Państwo. Chciałabym powitać serdecznie gości przybyłych na konferencję starszych zboru. Jesteście dzisiaj obecni z nami od północnych granic naszego kraju poprzez całą Polskę i południe. Są wśród nas, i muszę to powiedzieć, nasi studenci i absolwenci. To bardzo cieszy, kiedy możemy was widzieć jako aktywistów zborowych. Chcę powitać również internautów, którzy towarzyszą nam podczas nabożeństwa. Witam siostry, witam braci, młodzież, dzieci lokalnego zboru. Spotykamy się na nabożeństwie. Nabożeństwie w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Naszym pragnieniem jest uwielbienie Boga, Stwórcę i Zbawiciela, który szczególnie w tym dniu pragnie być wraz z ludem swoim. A my również pragniemy oddać Mu chwałę i cześć. Zapraszam w tej chwili do wspólnej pieśni. Razem z nami będzie również zespół Na Żywo z Podkowy. Serdecznie zapraszam. O, jak błogie jest to miejsce. Powstańmy. Czytam psalm 99. Pan jest królem, drżą ludy. Siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony nad wszystkie ludy.
Niech wielbią imię Twoje wielkie i straszne. On jest święty. Potężny jest Król, który miłuje prawo. Tyś ustanowił, co prawe. Ty sprawujesz sądy i sprawiedliwość w Jakubie. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, i oddajcie pokłon i u podnóżka stóp Jego. On jest święty. Mojżesz i Aaron są wśród kapłanów Jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia Jego. Wołali do Pana, a On ich wysłuchał. W słupie obłoku mówił do nich, strzegli świadectw Jego i prawa, które im dał. Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchał. Byłeś im Bogiem, który przebacza, lecz karze ich występki. Wysławiajcie Pana, Boga naszego, i oddajcie pokłon na świętej górze Jego, bo święty jest Pan, Bóg nasz. Amen. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Uklęknijmy. Drogi nasz Ojcze, jesteśmy tutaj, aby doświadczać Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej dobroci wspólnie. Każdego dnia prowadziłeś nas przez cały miniony tydzień, a dzisiaj zgodnie z Twoim przykazaniem jesteśmy, aby uwielbiać Ciebie, aby odbierać Twoją miłość i dobroć tutaj na tym miejscu. Prosimy, abyś napełnił nas Duchem Świętym, abyś napełnił nas Twoim Słowem dzisiaj. Prosimy, abyś pobłogosławił to nabożeństwo i czas uwielbienia Ciebie. Zabierz wszystko, co niepotrzebne, usuń wszelkie niedobre rzeczy i spraw, abyśmy mogli z czystymi sercami, ze spokojnym umysłem słuchać, wielbić i doświadczać Ciebie. Dziękujemy całym sercem za Twoje błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa. Amen. Do kolejnej pieśni W Tobie jest mój dom. Zapraszam. Świat mym światem jesteś Ty.
mój Zbawco, najdroższy mi. Ciebie wielbić chcę do końca moich dni. Ciebie wielbić chcę, Ciebie wielbić chcę, Ciebie wielbić chcę do końca moich dni. Ciebie wielbić chcę, Ciebie wielbić chcę, Ciebie wielbić chcę do końca moich dni. Amen. Bądźmy. Ponieważ jeszcze przybywają do nas kolejni uczestnicy dzisiejszego nabożeństwa. Jeżeli gdzieś jest wolne miejsce, wskażmy podniesieniem ręki, aby mogli usiąść koło was. A jest to też również czas, abyśmy też mogli się między sobą poznać, przywitać i uśmiechnąć. Ten uśmiech widzę, że już jest na wielu twarzach. Jeszcze raz serdecznie witam, ale będzie nam może ciasno, ale przyjemnie. Jeżeli już zajęliśmy wszyscy swoje miejsca, to w tej chwili zapraszam dyrektora sekretariatu misji, pastora Marka Micyka, aby podzielił się refleksjami misyjnymi. Chwała Jezusowi za to, że wciąż możemy opowiadać Jego Słowo i że je znamy, że mogliśmy Ewangelię usłyszeć. Przemieniła nas i może przemieniać innych. Bardzo lubię to miejsce, bo jak człowiek tu stoi, to usłyszą Cię przynajmniej dwa razy. I z tego miejsca takie serdeczne, bratnie pozdrowienia od ośrodka radiowo-telewizyjnego Głos Nadziei dla ekipy Nadzieja TV. To też taki mój kolejny przywilej, że mogę tą misją zająć się w kolejnym innym wymiarze i było mi bardzo miło usłyszeć te piękne brzmienia, takie człowiek serce zadrżało jak na kampie, jak na jakimś zjeździe młodzieżowym. Ja myślę, że wiele serc tak zadrżało myśląc sobie, o jak ładnie, jak tak wzniośle, tak trochę inaczej. I wierzę, że w naszych zborach ta muzyka klasyczna razem z tym nowszym brzmieniem, może taką na bardziej radosną nutę, coraz więcej tego będziemy mogli uwielbiać w ten sposób Boga i człowiek, który przyjdzie, zobaczy w nas jeszcze więcej takich radosnych ludzi, którzy odnaleźli się w tym świecie. To Bóg nas odnalazł. No ale ta myśl, Bóg nas odnalazł, my możemy opowiadać Ewangelię, jest piękny czas ku temu. I taki, ja już wspominałem, ale akurat, że świeża sprawa, bo ja lubię opowiadać te świeże historie, świeże doświadczenia, które robią różnicę w życiu innych i widzimy Boga w działaniu, bo teorii i kazań to możemy wygłaszać, można obejrzeć 3 dobre z internetu, zrobić z nich jedno bardzo dobre, no i ktoś się będzie zachwycał, ale żeby to nasze chodzenie z Bogiem było takie autentyczne. Bóg nas prowadzi, stawia ludzi na naszej drodze. Jakiś czas temu, to takie było marzenie, Bóg włożył je w serce, że już opowiadałem to tylko krótko, żeby wziąć trumnę, bo ja to gdzieś usłyszałem, że ktoś coś takiego robi, i żeby iść do centrum miasta i tam postawić tą trumnę i wołać ludzi, żeby mogli na minutkę sobie odpocząć od ciężkiego życia, pomyśleć o ważnych sprawach. Jak ja to usłyszałem, to od razu tak lawina myśli ruszyła. Mówię, muszę spróbować. W końcu się udało. Kilka kolejnych wydarzeń było świetnie. Wiecie, to jest niesamowite, że jak w starych historiach, że opowiadają, że jak był stolik z książkami, to ludzie przychodzili, książek brakowało, ktoś cały czas musiał jeździć, dowozić książki. To dawne takie historie, a dzisiaj robimy wykłady, mówimy, no przyszły 2 osoby, chwała Bogu, no w ogóle ktoś przyszedł. I ta misja z trumną, ona była na tyle niezwykła, że ludzie znowu stoją w kolejkach. Było to trochę kontrowersyjne, ale wysłałem informację gdzieś tam do znajomego z wydziału, on to puścił dalej i w naszych periodykach kościelnych opublikowali. Mówiłem, no to chyba nie jest aż tak bardzo kontrowersyjne, próbujemy dalej, kolejne miejsca.
i historia sprzed 3 tygodni. Jadę do Białegostoku, bo tam mieliśmy pójść z trumną na ulicę. Umówiliśmy się, spróbujemy, jak to będzie w Białymstoku. No Podlasie takie bardzo tradycyjne. Mówią, może być trudno. Mogą nas tutaj tak ciepło nie przyjąć, no ale spróbujemy. Problem z tym, że zostawiłem swoją trumnę we Wrocławiu, bo no miałem taką swoją, wiecie, mało używana. I nie było mi po drodze do Wrocławia, więc szukam, żeby kupić sobie nową. Wiecie, bo trumna to jest pewna inwestycja, to się nie zmarnuje. I znalazłem miejsce. Długo szukałem, bo to wiecie, nie jest takie proste, żeby trumnę kupić, bo to nie chcą wam sprzedać, bo to mówią, oni mają te swoje jakieś układy z zakładami pogrzebowymi i tylko musicie iść do zakładu pogrzebowego, tam 1000 drożej od razu. Wreszcie znalazłem, nie wiem, czy mi się zmieści w samochodzie, może będzie wystawać z tyłu. Jakoś dojedziemy, nie jest daleko, ale tylko ten człowiek był gotowy sprzedać. Przyjeżdżamy na miejsce, po minucie rozmowy, ja mówiłem, ja potrzebuję do ekspozycji. No bo co ja będę człowiekowi przez telefon mówił, do czego ja tą trumnę potrzebuję? Że my tam ludzi zamykamy na minutę. I po minucie rozmowy człowiek mówi, ja to nie jestem tak bardzo religijny, bo ja to po prostu Słowo Boże czytam. Mówi tak religijny w tym wymiarze, że jakieś uroczystości, jakieś kościoły, ja tu Słowo Boże czytam. Mówi, a to pięknie, ja też Słowo Boże czytam. I przyjechałem tą trumnę kupić i my o Słowie Bożym rozmawiamy. Pan Tadeusz, przemiły człowiek, zakład to taki, że 3 boiska piłkarskie by tam w środku się zmieściły, ale miał czas, żeby po południu w piątek wyjść ze swojego domu i człowiekowi, który był w potrzebie, sprzedać trumnę. I rozmawiamy dalej. Mówi, ja tu grupę biblijną mam i my się spotykamy i my Słowo Boże razem studiujemy. W końcu mówię, po co ja tą trumnę potrzebuję? Mówię, Tadeuszu, bo my już na ty przeszliśmy. Mówię, my robimy ewangelizację w ten sposób, żeby do młodych ludzi dotrzeć. To stawiamy tą trumnę w centrum miasta i jak przechodzą młodzi, to my ich wołamy, mówimy, wskakuj na minutę do środka, a później rozmawiamy z nimi, o czym myśleli. A wiecie, w trumnie się myśli o poważnych sprawach. Opowiadamy o zmartwychwstaniu. Mówimy o tym, że to się nie może skończyć tutaj, że musi być coś więcej. Mówi, piękne. Mówi, ale mi się to podoba. Mówi, masz ode mnie gratis tą trumnę. Także, no już mam swojego dostawcę trumien. I to było też takie dla mnie, taki drogowskaz. Wiecie, każdy z nas lubi mieć swoje drogowskazy, że coś, co robimy, to tam na tym jest Boża ręka. Dzisiaj odbieram kolejną wieczorem w Warszawie. Jak skończy się konferencja, jeszcze ktoś będzie miał siły, wiecie, Warszawa długo żyje, to możemy się zapakować w jakiś tam samochód albo dwa i pojedziemy do centrum miasta, to zobaczycie, jak to działa. Ale powiem wam z Białegostoku. Poszliśmy, był ten piątek wieczór, wyszliśmy na deptak. Jak stanęliśmy, była godzina pewnie 20. O 23 musieliśmy ludziom powiedzieć, że strasznie was przepraszamy, ale musimy już iść. Już naprawdę, już koniec. Ostatni, którzy wchodzą, pan, pani i my musimy już iść, bo już jest późno, a jutro jest dzień. To jest niesamowite. Ludzie stoją w kolejce, żeby z wami porozmawiać, żeby posłuchać Ewangelii. Proszę sobie wybrać jakąś książkę, a mogę dwie, ale jest jedna taki rys osoby, które czasem się pojawiają, które w kilku miejscach, i to jest ten sam głos, który wtedy sobie myślę, wiem, po co tu przyszedłem. Co jakiś czas to znowu słyszę. Jak ktoś pyta, ja mówię, zapraszamy na minutkę, żeby sobie odpocząć, żeby pomyśleć o ważnych sprawach, a ktoś mówi, a czy ja mogę na dłużej? No właśnie to w tym brzmi to, że człowiek już ma tak dość życia, że on by tam już na zawsze. Wiecie, to jest ten głos takiej rozpaczy, gdzie ludzie naprawdę mają dość życia. My też czasem mamy dość.
Ale kiedy spotykamy tak głodnego człowieka, to nawet jak ty też masz swoje problemy, a możesz opowiedzieć Ewangelię, to to jest najlepsze ożywienie dla naszego serca, jakie może być. Jak człowiek może się zaangażować w to, żeby opowiedzieć drugiemu. I tych sposobów jest naprawdę wciąż jeszcze dużo. Tych odkrytych, czasem tych starych, które na nowo możemy przekazać ludziom. Ale najprostszy jest taki, wyjdź z domu. Po prostu idź i gdzieś sobie siądź na ławce. Tak po prostu. Pomódl się. Panie, pokaż mi kogoś. Panie, użyj mnie. A Bóg będzie przyprowadzał osoby, które usiądą obok ciebie. Ty tam gdzieś na kogoś wpadniesz. Kiedy z naszej strony jest taka prosta gotowość opowiedzenia Ewangelii, kiedy ona nas cieszy, ta Ewangelia, to Bóg będzie przyprowadzał osoby, którym będziemy opowiadać. A jeszcze tych narzędzi. Tyle ich jest i będzie jeszcze więcej, bo Bóg daje nam ten talent i pasję takiego odkrywania i wy przyjechaliście ze swoimi pomysłami, marzeniami na misję, co by tu można zrobić. I właśnie dlatego jesteśmy, spotykamy się, żeby tą pasją dzielenia się Słowem wymienić, ożywić, zachęcić. Chwała Jezusowi, że znamy Ewangelię i że możemy ją przekazywać dalej. Jak będą chętni na wyjazd dzisiaj wieczorem do Warszawy, to podejdźcie i się będziemy umawiać. A ja mam teraz wielką przyjemność zaprosić Marka Kroczyka i Marysię Jaworską-Trzop, żeby opowiedzieli o tym, co tam w diecezji południowej, jaki fajny projekt. A Marek to jest taki dla mnie szczególny misjonarz. To jest jeden z pierwszych adwentystów, jakich w życiu poznałem 23 lata temu. I cieszę się bardzo, aż Marku, szczególnie bardzo dziękuję za twoją służbę przez te wszystkie lata. Maryś, również chwała Bogu za to, że też jesteście na pokładzie. Opowiadajcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy znasz twojego Boga, Boga cudów, Boga od wielkich rzeczy? Kochani, to jest bardzo ważne, aby znać tego Boga, który rzeczy wielkie chce czynić w twoim życiu i w życiu innych ludzi. I o takim Bogu i o takich cudach, o takich rzeczach chcemy z Marysią wam opowiedzieć. Prowadzimy projekty misji globalnej w diecezji południowej i jeden z nich to jest powiat Suski, tam gdzie między innymi właśnie razem z grupą Marysia służy i prowadzą właśnie działania misyjne. Marysiu, powiedz mi, jak długo już go realizujecie, ten projekt, i co się tam dzieje w tym projekcie? No to już jest ponad rok teraz, mija, i może powiemy, co w te wakacje robiliśmy. No właśnie, co się w te wakacje wydarzyło? Planowaliśmy między innymi jeden z obozów misyjno-zdrowotnych. Robimy je co roku w różnych miejscach, ale pomyśleliśmy właśnie o tym rejonie, właśnie powiatu Suskiego, a że kiedyś w między innymi Suchej Beskidzkiej mieliśmy taki projekt, był realizowany, Maków Podhalański, Jordanów, to są trzy takie miasteczka skupione gdzieś wokół siebie, bardzo blisko, i pomyśleliśmy, że tam zaczniemy znowu na nowo w tych miastach działania. I wiecie, robiliśmy wszystkie starania, żeby dotrzeć do lokalnych władz miasta, w jaki sposób przygotować. Brat Piotr Gołaszewski razem z Marysią, bo oni odpowiadali za te przygotowania już wiosną tego roku, aby właśnie zaplanować to wszystko. No i tak myśleliśmy, żeby w tych trzech miastach zrobić mini expo, taką skróconą wersję, i przez każdy dzień w tym mieście coś robić. Ale Marysiu, powiedz, jak to wszystko przebiegało, kiedy to realizowaliśmy? No już powiem, troszeczkę się cofnę. Ponieważ kiedy rozpoczęliśmy projekt, byliśmy tam taką małą grupą kilku osób, które się spotykały na tym terenie. I zaczęliśmy od razu modlić się o to, żeby Pan Bóg otworzył nam drzwi gdzieś w powiecie Suskim i żeby dał nam lokal, w którym będziemy mogli prowadzić jakieś działania. I modliliśmy się przez rok. Rok, kiedy spotykaliśmy się na nabożeństwach, spotykamy się w różnych domach, w czterech różnych domach mamy takie mobilne nabożeństwa w powiecie Suskim. I
Modliliśmy się też w tygodniu podczas małych grup, gdzie spotykaliśmy się i myśleliśmy, jak możemy być zaangażowani, uczyliśmy się, myśleliśmy, co my możemy zrobić dla tych ludzi, więc rok czasu takich modlitw, spotkań o ten teren. W międzyczasie też różne akcje, tak z pieśnią wychodziliśmy do ludzi, z książkami wychodziliśmy, ale chcieliśmy coś takiego konkretnego zrobić. I wiecie, kiedy padł ten pomysł, żeby zrobić obóz, bardzo nam się to spodobało, zaczęliśmy się jeszcze intensywniej modlić, żeby teraz Pan Bóg ten obóz poprowadził. I 10 dni przed obozem rozpoczęliśmy 10 dni modlitw. Tak intensywnie każda osoba z naszej grupy była zaangażowana w modlitwę. Codziennie jedna osoba wysyłała SMS-y do wszystkich. Pamiętajcie, módlmy się, przypominała o intencjach. Jeszcze też zaangażowała inne osoby, które w międzyczasie gdzieś tam się przewinęły przez grupę, czy które wspierały naszą grupę. I to było takie niesamowite doświadczenie modlitwy. I kiedy potem z Piotrem poszliśmy do urzędów miast, w trzech miejscach złożyliśmy, w tych trzech miastach, no i dalej się modliliśmy. W Jordanowie na drugi dzień już zadzwonił do mnie Pan i powiedział, my jesteśmy bardzo zainteresowani tą akcją. My chcemy, żeby działo się coś w ramach promowania zdrowia, zapraszamy na spotkanie z burmistrzem. Ja mówię, super, Panie Boże, to jakieś drzwi otworzyłeś. W pozostałych dwóch miastach, w jednym powiedzieli nam, że nie są zainteresowani, a w drugim mieście akurat był wielki remont. I oni ciągle tak zwlekali z odpowiedzią, zwlekali i w końcu wyszło na to, że też nie mogło tam to expo się odbyć. Ale kiedy Pan Bóg otworzył Jordanów, jakiś miesiąc przed obozem, przyszła też myśl, żeby zrobić jedną wystawę w tokarni, czyli w miejscowości, w której mieszkała jedna osoba z naszej grupy. I też zaczęliśmy się modlić. I niesamowite było to, że powiedziano nam, że tam jest takie jedno miejsce, które jest dzierżawione, mogłoby się to tam odbyć, ale ten pan, który dzierżawi, on się nie zgadza nikomu na nic. I ja mówię, Panie Boże, to jeśli Ty otworzysz tam te drzwi, to znaczy, że to jest cud, że Ty otwierasz. I wyobraźcie sobie, że ten Pan się zgodził, powiedział bardzo chętnie i mogliśmy w tych dwóch miastach, w Jordanowie i w Tokarni, przeprowadzić właśnie te expo zdrowia. Tak, kochani, to jest niesamowite, kiedy grupa ludzi modli się, woła do Boga. I między innymi to jest, że tak powiem, element naszej strategii, o której będziemy mówili na tej konferencji. Uczniostwo, małe grupy, w których działamy, przygotowujemy kolejne plany, strategie i między innymi na temat projektu Podziel się Słowem, uczniostwa. Możecie dowiedzieć się coś o tym więcej na folderach, które są tam na stoisku. Zresztą będziemy je również rozdawali i wręczali. Więcej informacji możecie dowiedzieć się właśnie o tym, jak właśnie taką grupę uczniowską prowadzić i jak zaangażować praktycznie 100% grupy, która działa w tamtym terenie. Tak, sprawdziliśmy to i działa. Działa. Bóg cudów działa, kiedy modlimy się i kiedy wychodzimy i działamy. To jest to. Kochani, jedziemy do Jordanowa. Przyjeżdżamy, dostajemy w Jordanowie plac przy Urzędzie Miasta i tam rozstawiamy się rano od godziny tam 10.30 i od godziny gdzieś 12 do 16.30 prowadziliśmy badania, konsultacje. Wystawa Expo w wersji skróconej, o tym również możecie dowiedzieć się na naszym stanowisku, są foldery Expo Kompleks, a więc zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalno-duchowe i to społeczne. My konsultujemy ludzi właśnie pod kątem bardziej tego zdrowia psychicznego i duchowego na końcu. Rozstawiliśmy wystawę. Pan burmistrz po chwili przychodzi, kiedy już tam godzinkę, dwie działaliśmy, mówi tak. Bardzo mi się podoba to, co robicie. Przeszedł po wszystkich stanowiskach. Mówi, no trzeba was jakoś zapromować. Poprosił siostrę Beatę Śleszyńską, bo ona również jako dyrektor Sekretariatu Zdrowia z nami uczestniczyła w tym programie. Poprosił mnie. No i na szybciutko, wiecie, poprosił swojego tam człowieka od mediów, filmik nakręcili, od razu wrzucili to na Facebooka, na profil burmistrza miasta, że jest takie wydarzenie, zapraszają, można przyjść skorzystać. I kochani, Bóg zaczął przyprowadzać ludzi. I to konkretnych ludzi. Przyprowadził, no właśnie, kogo przyprowadził? Tak, był taki jeden pan, który przyszedł. Bo wiecie, to expo jest bardzo proste. Tam są tylko cztery stanowiska. Zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalno-duchowe i degustacja. I to jest naprawdę proste. To jest super. Coś, co Pan Bóg nam pokazał. I ja akurat byłam na stanowisku zdrowia psychicznego z jedną siostrą z naszej grupy. Taką dziewczyną, która ona nie ma wykształcenia psychologicznego, ale ma niesamowicie ciepłe serce dla ludzi. Siedzieliśmy na tym stanowisku i przyszedł jeden pan. Ja tak tylko obserwowałam Monikę z boku i wiecie, i patrzę, ona tam zrobiła mu chyba test na stres, o ile dobrze pamiętam, i zaczęli rozmawiać. I wiedziałam, że to nie była zwykła rozmowa. Oni tam rozmawiali. Ona potem opowiedziała, że ten pan niedawno stracił żonę.
został sam, dzieci już są poza domem, przeżywał żałobę, było mu ciężko i on przyszedł, ponieważ potrzebował społeczności. Tak bardzo chciał rozmawiać. Monika wymieniła się, oni się wymienili numerami telefonów, bardzo serdecznie się rozstali i potem ten pan poszedł do Marka. Tak, później trafił na to ostatnie stanowisko konsultacji i zacząłem rozmawiać z tym człowiekiem. Wiecie, w pewnym momencie powiedział, że no, czuje się taki samotny. Wiecie, ludzie szukają relacji, społeczności, a te stanowiska konsultacyjne pozwalają naprawdę rozmawiać na temat przebaczenia, pojednania, relacji z Panem Bogiem, jak to wszystko sobie w życiu poukładać. Opowiadałem mu pewne historie, człowiek się popłakał, wzruszył. Mówi, wie pan co, ja tu przyjechałem tylko na targ coś załatwić i w urzędzie. Ale teraz wiem, że Bóg mnie przyprowadził tutaj na tą waszą wystawę, na ten program, bo dzisiaj jestem zbudowany, jestem pocieszony, że mogłem spotkać takich ludzi. I jeszcze coś więcej zrobił. Taki ten pan wrócił po dwóch dniach, słuchajcie, przyszedł do Moniki tam na to stanowisko, przyniósł jej list. W tym liście napisał wiersz, którym chciał się podzielić właśnie z Moniką. Dał jej zdjęcie pamiątkowe, numer telefonu swój zostawił. I tak bardzo się cieszył i on wtedy mówił, że mówi, w dobrą rzecz robicie, ja tam byłem u tego pana na stanowisku i tak fajnie opowiadał, że aż mi się łezka zakręciła w oko. Kochani, kolejny młody człowiek, który przychodzi, zaczyna się otwierać na stanowisku konsultacji zdrowia psychicznego. Tam między innymi robimy test na temat depresji albo stresu, w zależności od potrzeby tej osoby, czy wypalenia zawodowego. Zaczął mówić o swoich problemach. Nie tak dawno, bo jakiś miesiąc temu, na początku sierpnia, Jordanowem wstrząsnęła tragiczna informacja. Zginęło dwóch nastolatków, którzy brali psychotropy. Kto weźmie więcej? Obydwaj nie żyją. Matka weszła do pokoju, jeden już nie był martwy, drugiego próbowano odratować w szpitalu, ale niestety ten chłopak znał tych kolegów. To byli jego koledzy. On odcierał się o to środowisko. Wiecie, kiedy przyszedł na nasze stanowisko i zaczął mówić, z czym się mierzy, z jakimi problemami, powiedział, ja chcę żyć inaczej. To życie nie ma sensu takie. Ja chcę żyć inaczej. I wiecie, miałem okazję z nim rozmawiać dosyć długo. Zaczął mówić o tych wszystkich problemach, o potrzebie jego serca, duszy, czego potrzebuje. Wiecie, pojawiła się myśl, jak docierać do tych młodych ludzi, jak im pomagać. Co więcej, on przyprowadził swoją siostrę. Ba, zaczął przychodzić na nasze stanowisko praktycznie każdego dnia z psem na spacerek, bo chciał relacji, społeczności z takimi ludźmi. Ludźmi, którzy znają Boga, Boga cudów, Boga, który może wyrwać ludzi właśnie z takich stanów, z takich sytuacji. Ten chłopak, wiecie, wspomniał nam o tym wszystkich wydarzeniach, co się działo, jak to przebiegało. Są rzeczy, które pokazują nam o potrzebie dotarcia do młodzieży. I na tym polu zrodziła się pewna myśl, dlatego że mieliśmy trzech nastolatków na obozie, którzy nam pomagali. I właśnie, jaki wniosek? To jest, słuchajcie, super, że ta wystawa jest tak prosta, że można angażować młodzież, a młodzież bardzo potrzebuje być zaangażowana, bo oni wtedy widzą, że są potrzebni i oni widzą, że to ma sens. I potem jak na końcu była też rozmowa z burmistrzem, który powiedział, że jest otwarty, że chce, żebyśmy więcej rzeczy robili, to kiedy podsumowywaliśmy to spotkanie, to ci młodzi ludzie mówi tak, ale przecież mieliśmy taką wystawę Expo Zdrowie dla Młodzieży, Gra o Życie. Ja mówię, no ale no, jakoś tak wyszło, że już jej nie ma, musimy ją reaktywować. I teraz to jest ciekawe, że właśnie mamy spotkania i myślimy, planujemy, jak to zrobić, żeby uruchomić znowu Expo Zdrowie dla Młodzieży, które dotyczy zdrowia psychicznego i chcemy w przyszłym roku, żeby ruszyła znowu Gra o Życie. I to młodzi ludzie, oni wyszli z inicjatywą, bo tak bardzo zostali zainspirowani tym, czego doświadczyli przez ten tydzień. Kochani, konkludując i podsumowując, na koniec udaliśmy się w piątek na spotkanie do pana burmistrza, żeby mu podziękować. Cztery osoby, taka delegacja, wiecie, panie burmistrzu, dziękujemy za miejsce, które udostępniliśmy, a burmistrz mówi stop, stop, stop. To ja dziękuję, że wy tu byliście. To ja dziękuję za to, co zrobiliście. To ja dziękuję za to, co mogliśmy tutaj doświadczyć, bo mam bardzo pozytywne opinie od ludzi z tego, co tu zrobiliście. Mówimy, a czy burmistrz widzi jakąś dalszą współpracę? No właśnie chciałem wam to zaproponować. Macie wejście do każdej placówki naszej, włącznie z oświatowymi, w szkołach. Sekretarza jeszcze potem poprosił, zawołał. Wchodźcie z waszymi programami do młodzieży, w różne miejsca. Macie drzwi otwarte, macie salę na klub dobrego, na klub zdrowia, który będzie ruszał od października właśnie tam w Jordanowie. Otwieramy wam drzwi i możliwości, działajcie. Lokalna grupa działania również, Andrzej Wojtkowski, wiecie, z herbatkami, który był, mówi, jak najbardziej zapraszamy was, działajcie, realizujcie wasze działania. Kochani. Takie rzeczy Pan Bóg robi, kiedy działamy razem i kiedy temu wszystkiemu towarzyszy gorąca modlitwa. I niech Bóg będzie za to uwielbiony. Amen.
Bardzo dziękujemy. Ja dziękuję w swoim imieniu, ale myślę, że każdy z nas jest zbudowany tym, co usłyszeliśmy, jak aktywnie możemy pracować, jak bardzo świat potrzebuje i to nie osoby, które są w podeszłym wieku, potrzebuje nas również młodzież. Marysia, wiem, że była kilka lat temu osobą, która przygotowywała ten projekt Zdrowia dla Młodzieży. I można powiedzieć, ach, minęło tyle lat, nie ma zainteresowania. Zobaczcie, to co kiedyś zostało przygotowane, zrobione, zasiane, dzisiaj może kiełkować. Cieszymy się bardzo za wasze sprawozdanie, za to, że jesteście też naszymi absolwentami. Przepraszam was bardzo, ale ja będę wielokrotnie, mając to miejsce, dzisiaj mikrofon przy sobie, o tym wspominać. Dzisiaj to jest też szczególna chwila. Chwila, w której będzie debiut dwóch dziewczynek, które od pewnego czasu są w Podkowie Leśnej, mieszkają w Baszcie, ale w Polsce pojawili się w momencie wojny na Ukrainie. Zapraszam w tej chwili Agnes i Angelinę, aby wykonały pieśń w swoim narodowym języku, a słowa będą na ekranie. Мого життя лися тебе.
Dziewczynki, zapraszamy Was jeszcze, żebyście na kolejnych naszych nabożeństwach również wielbiły Boga. Jezus jest Królem każdego z nas. Jak możemy Mu podziękować i w naszej aktywności, ale również i naszymi darami. W tej chwili chcę zaprosić wyznaczone osoby, aby zbierały dary. Powstańmy do modlitwy. Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, święty, wszechmocny, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój majestat, bo chcemy Ci dziękować, Panie. Chcemy Ci dziękować za wszystkie Twoje błogosławieństwa, których nie potrafimy zliczyć. Dziękujemy Ci za ten piękny, sobotni dzień. Dziękujemy, Panie Boże, że mogliśmy się tutaj wszyscy wspólnie spotkać, słuchać takich ciekawych rzeczy. Ale teraz prosimy Cię, Panie Boże, o błogosławieństwo dla darów, które zostały złożone, o to, żeby te dary zostały wykorzystane w sposób według Twojej woli. W imieniu Pana Jezusa o to proszę i bardzo dziękuję. Amen. Usiądźmy. Jest wiele marzeń. Jest głównie marzeniem osoby wierzącej, aby oczekiwać powrotu naszego Pana. To On potrafi ukoić łzy, to On potrafi dać nadzieję, to On potrafi być każdego dnia, wtedy kiedy jesteśmy radośni, kiedy nam się wszystko udaje i wtedy kiedy Go najbardziej potrzebujemy przy naszym boku. Dlatego pieśń Oczekuję Ciebie, Panie, będzie pieśnią, która powoli będzie nas zbliżała do zakończenia tej części wspólnej, a następnie w grupach będziemy studiować Słowo Boże. Powstańmy. Zbyt wysoko sięgać, Panie, patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała, chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie,
choć zazdrości godny świata pałac, oczekuje Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem. Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem mym. Nie chcę, by się wywyższało serce, wszystko, czego pragnę, to Twe progi. W ciszy na Twym progu siedzieć będę, cieszyć się, że jesteś moim Bogiem. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem. Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem. Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem mym. Przychodzimy jeszcze raz przed Twoje oblicze. Szczególnie w tej chwili prosić o mądrość. Prosić o Twoją obecność i prowadzenie. Będziemy studiować Biblię. Będziemy przypominać sobie treści listu Pawła. Tam, gdzie jest wezwanie, tam, gdzie możemy zobaczyć, czego nam jeszcze potrzeba w walce, w wielkim boju. Panie, błogosław tę chwilę. Daj nam nowe spojrzenie, nowe myśli, abyśmy się razem mogli budować, bo jest to czas bardzo groźny dla nas, ale czas, który kojarzy się i będzie kojarzyć z Twoim przyjściem, bo oczekujemy tego. Amen. Kochani, mamy w tej chwili czas studium. To takie krótkie informacje. Internautów zapraszamy już w tej chwili na studium Biblii. Natomiast na tym miejscu mamy 5 klas, 5 grup, w których będziemy studiować. Dodatkowe 2 klasy zostały na zewnątrz przygotowane przed wejściem do naszego budynku. Jest też klasa dla młodzieży, są klasy dla dzieci. Zapraszam, aby Bóg i Duch Święty prowadzili to spotkanie. Potrzeba nam ich obecności. Amen. Witam serdecznie w Podkowie Leśnej ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na kolejnym studium dotyczącym listu do Efezjan. Dzisiaj kolejny temat, a będzie to wezwanie do powstania. Zapraszam. W studiu razem ze mną jest Waldemar, Michał, Beata. Ja mam na imię Błażej, będę to studium prowadził. Rozpoczniemy od wspólnej modlitwy, bo będziemy czytać i rozważać Boże Słowo. Łaskawy Boże, bardzo pragniemy Tobie podziękować za taką możliwość, kiedy tutaj właśnie mamy kolejne możliwości, by rozważać Twoje Słowo. I chcemy w szczególny sposób podziękować się za taką możliwość, kiedy będziemy wymieniać te wszystkie myśli związane z listem do Efezjan.
Dziękuję Ci za to, że mamy Słowo Boże, za to, że możemy go czytać, że możemy rozmawiać, że możemy też dzielić się nim. I chcemy prosić Ciebie o to, abyś pobłogosławił ten czas, pobłogosławił naszych słuchaczy, abyśmy mogli też właśnie podzielić się tym cudownym słowem, słowem nadziei, pocieszenia, wzmocnienia dla każdego. Niech Duch Święty nas w szczególny sposób ubłogosławi. A proszę i dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. I przechodząc do naszego dzisiejszego fragmentu, na którym się będziemy skupiać, rozdział 6 listu do Efezjan, i pozwolę sobie przeczytać wersety od 10 do 13. Paweł, apostoł, w ten sposób pisze: w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władcami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Poprzednie fragmenty, jakie dotykaliśmy w ostatnich tygodniach, dotyczyły miłości, dotyczyły tego, że mężowie powinni kochać żony, dotyczyły właściwych relacji rodzinnych. Jeszcze wcześniej mówiliśmy o tym, że w Kościele powinniśmy być pokorni, łagodni, z cierpliwością znosząc jedni drugich w miłości. Takie dobre, duszpasterskie, codzienne zalecenia z takim pozytywnym spojrzeniem na świat, z taką pozytywną zachętą. A tutaj nagle apostoł Paweł mówi o walce, o boju, mówi o złych mocach ciemności, mówi o gotowości do stawienia oporu. Jak ta nasza chrześcijańska rzeczywistość powinna wyglądać? Czy powinniśmy się koncentrować na tych pozytywnych sprawach, żyć z takim pozytywnym nastawieniem i myśleć o tym, żeby właśnie kochać się, szanować, być uprzejmymi? Czy raczej wstawać codziennie rano z łóżka z myślą: kolejny dzień walki, kolejny dzień boju? Jak to życie chrześcijańskie powinno nasze wyglądać? Kiedy przeczytałem tytuł naszego studium, Wezwanie do powstania, przyszły mi dwie istotne myśli. Pierwsza, że Pismo Święte pełne jest najróżniejszych walk. Od samego zarania, szczególnie jeżeli chodzi o Izrael w Starym Testamencie, ale w Nowym rzeczywiście może być zaskakujące. Ale przyszła mi pierwsza myśl, dość eschatologiczna. Otóż list do Laodycei. Otóż Pan Jezus puka do drzwi. No, żeby pójść otworzyć, to trzeba chyba wstać. I ta pierwsza myśl taka była, że powstań. Chociażby po to, żeby otworzyć Panu Jezusowi drzwi. Więc ten miły, sympatyczny, przyjemny element w chrześcijaństwie tutaj się odzywa, prawda? Bo to jest kwestia miłości. Ale z drugiej strony zupełnie odkrywa inną rzecz, że przecież przez całe Pismo Święte mamy do czynienia z wielkim bojem. Bój między złem a dobrem, pomiędzy szatanem a Chrystusem. I on nie kończy się akurat na Starym Testamencie, przeciwnie, nasila się i nabiera coraz większej mocy właśnie w obecnych czasach. Zatem uważam, że jest istotne, aby rozważyć, jakiego rodzaju to będzie walka. Ponawiam pytanie, czy chrześcijanin powinien być raczej typem takiego dobrego Samarytanina, czy bardziej typem wojownika? Wiesz, my możemy rano budzić się i nie myśleć o boju, który się toczy, o walce. Takie są trendy dzisiaj, żeby koncentrować się tylko na tym, co jest dobre, miłe, przyjemne, pożyteczne, a nie na tym, co naprawdę się dzieje. Ale to, że nie myślimy o tym, że walka jest, nie znaczy, że jej nie ma. Ponieważ każdego dnia, czy nam się to podoba, czy nie, ale każdego dnia tę walkę staczamy. My zazwyczaj chcemy się skupiać na tym, co jest dobre, co jest miłe. I rzeczywiście, nawet jak czytamy list do Efezjan, to widzimy, jak wiele miłości, ciepła apostoł Paweł przekazuje do
chrześcijan. Jest to takie też wezwanie do tego, jak żyć, jak się radować, jak się modlić. I podoba mi się, że on kończy takim bardzo mocnym przesłaniem. Przesłaniem do tego, aby w tej radości przeżywania miłości Chrystusa wiedzieć, że jest to ciągła walka mimo wszystko. I zobaczcie, że Paweł zachęca nas do tego, abyśmy umacniali się w Panu i w potężnej mocy Jego. Czyli jest taki mocny akcent na to, że w tej walce, bo ona jest między dobrem a złem, ona jest, ale jest Pan Bóg, który jest mocny, potężny, który chce i pragnie zwyciężyć w nas. I to jest piękne, że właśnie chrześcijaństwo to jest i to piękno Bożej miłości, i to również, że Bóg, mimo tego, że jest walka i ona będzie do samego końca, jest z nami. No powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz, że jak długo historia nasza sięga wstecz, do czynienia mamy nieustannie z walką. Dotyczy to wszystkich ludzi i to niezależnie od tego, jakiej są denominacji, czy w ogóle nie są chrześcijanami, na ten przykład. Ale zarówno w Starym Testamencie, chrześcijaństwo Starego Testamentu, może to trochę dziwnie brzmi, ale da się wytłumaczyć, to chrześcijaństwo obecnych czasów wcale nie ma mniej w historii walki fizycznej wręcz. Żeby tą walkę fizyczną wygrać, również potrzeba było być odpowiednio przygotowanym. Mamy do czynienia z jednej strony z walką duchową w sferze duchowej, ale z drugiej strony biorą w niej udział żywi ludzie i leje się krew, i to dosyć dużo, także w naszych czasach. No właśnie, leje się krew, ale właśnie Paweł, wydaje mi się, że tutaj nie bez powodu przypomina nam w wersecie 12, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, tak? I mówi, że ta walka tu jest w tym 11 wersecie, na przykład ją określa, że chodzi o to, żeby się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Z jednej strony Paweł używa takich bardzo militarnych porównań, zresztą to nie jest jedyny fragment w swoich listach, kiedy on używa, kiedy zachęca nas do tego, żebyśmy właśnie byli uzbrojeni, żebyśmy mieli odpowiedni pancerz, ale właśnie nakierowuje, że to nie jest właśnie walka z krwią i z ciałem, tylko to jest ta walka duchowa. I chyba to chyba różni taką postawę chrześcijanina od takiego typowego awanturnika w świecie, że on wie, że ta walka, jeżeli da się ponieść takim emocjom, to ta walka będzie przegrana, bo ta walka chyba właśnie jest po to, żeby... Być może właśnie to jest takie dobre podsumowanie, że ta cała miłość, ta cała uprzejmość, to jest to, co się toczy walka. No, cieszę się, że chcesz to skontrować, jednak ja w takim razie rekontruję. Postawa chrześcijan w naszej erze, dzięki temu, że zachcieli zachować swoją chrześcijańskość, kończyła się makabrycznie. Rzucaniem lwom na pożarcie, wrzucaniem do ognia, palenie na krzyżach, na stosach. To przecież tylko ze względu na walkę duchową. Zaczyna się od walki duchowej. Nie sprzeniewierzę się mojej wierze. Wyznaję swoją wiarę i nie odpuszczę. Do czego? Aż do śmierci. Jest problem pewnych wartości, które może zapominamy w dzisiejszych czasach, kiedy mówię o tym, jak chrześcijaństwo jest dobre, że Chrystus jest taki kochający, i że to wszystko jest takie fantastyczne. Tylko że nie możemy zapominać na przestrzeni dziejów, że za to wyrażenie tych duchowych wartości płaciło się bardzo słoną cenę. I wcale nie będzie lepiej w ostatnich czasach. Dzisiaj mamy tego przykłady i dalej jest. A teraz pytanie, duchowość. To jest oczywiście temat nie na dzisiaj, ale co to znaczy duchowy? No bo weźmy tylko na przykład sytuację Elizeusza i jego sługi. Popatrzmy, duchowa walka. Elizeusz i jego sługa zostają otoczeni przez armię, która próbuje ich tam spacyfikować w jakiś sposób.
I sługa się martwi, biegnie do Elizeusza, proroka i mówi, co my zrobimy? Przecież taka armia przed nami, nie obronimy się. A Elizeusz mówi, więcej jest tych, którzy są z nami niż ich. Jak to? No i na prośbę Elizeusza Bóg otwiera oczy słudze i sługa widzi jakąś armię. Jakaś inna armia z zaświatów, z równoległego wymiaru, niepojęta i widzi rzeczywiste postacie, które są zbrojone i mają walczyć. To teraz na czym polega duchowość? Pytam się. Czy nie ma tu rzeczywistej walki z rzeczywistymi siłami? Duchowy to nie znaczy, że bezcielesny, niematerialny, prawda? Myślę, że to jest bardzo istotne, że każdy chrześcijanin jest uświadomiony przez Słowo Boże, przez apostoła tutaj, w tym miejscu, ale też i w innych miejscach, kiedy czytamy Słowo Boże, o walce. Że jest ta walka. Ale bardzo mi się podoba też, w jaki sposób apostoł Paweł dochodzi do tego, by poinformować wszystkich, którzy już wtedy doświadczali tej walki, nieustannie doświadczali tej walki, o tym, żeby właśnie w tej walce zwyciężyć przez Chrystusa Jezusa. Bo to jest pewne, że On, który jest potężny i mocny, może, być może jeszcze raz się powtarzam, ale zobaczcie, że Paweł w tej narracji najpierw mówi, w końcu bracia, umocnijcie się. Przywdziejcie całą zbroję, bo bój toczymy nie z ciałem i z krwią, ale z tymi nadziemskimi władzami. I ta walka duchowa jest bardzo realna. Siły zła niszczą człowieka. Niszczyły wcześniej i niszczą każdego, niezależnie od wieku, niezależnie od narodowości, od poglądów. Siły zła niszczą każdego. Szatan próbuje zniszczyć. Pan Jezus, kiedy przyszedł na świat, powiedział, że ja przyszedłem, aby dać życie. I to życie w obfitości, w tym znaczeniu fizycznym i duchowym przede wszystkim, prawda? Natomiast siły zła chcą zniszczyć życie. Oczywiście się zgodzę z tym, że siły zła chcą zniszczyć życie, zarówno te fizyczne, jak i duchowe, i niszcząc, chcąc wpłynąć na życie duchowe, również często się odnosiły do niszczenia tego życia fizycznego. A nawet taki tekst mi się przypomniał z Objawienia 12:11 o naszych braciach, którzy zwyciężyli szatana przez krew baranka i przez słowa świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Wynika tutaj z tego w tekstu, że byli będą ludzie, którzy ponieśli śmierć fizyczną, ale ostatecznie, ale odnieśli to zwycięstwo w wymiarze wiecznym. I zresztą no, Paweł pisze, że nie toczymy boju nie toczymy z krwią i z ciałem. Jeżeli nie toczymy boju z krwią i z ciałem, to o co powinien chrześcijanin walczyć w takim razie? Jeżeli nie o to, żeby na przykład nie, żeby uciec przed tymi prześladowaniami, żeby uciec przed tymi fizycznymi atakami złego, to o co powinien walczyć w takim razie? No tak jak tutaj na początku czytaliśmy w 13 wierszu 6 rozdziału listu do Efezjan, jest tam wyraźnie napisane, o co my tak naprawdę walczymy. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym. I warto sobie zadać pytanie, co oznacza to wyrażenie zły dzień, dzień zły, prawda? Bo możemy to przyrównać do jakiejś bitwy, jakiejś walki, która nas czeka w przyszłości. Ja bym powiedział, że to określenie, aby zwyciężyć w dniu złym, odnosi się do każdego momentu, kiedy szatan nas kusi, kiedy diabeł przypuszcza na nas atak i kiedy nas kusi do grzechu. I wtedy, w tym momencie jest ten zły moment, kiedy potrzebujemy zbroi Bożej, kiedy toczymy walkę duchową, aby oprzeć się pokusom diabelskim. Historia Starego Testamentu jest historią ku naszemu pouczeniu. Jeśli tak, to wyciągajmy wnioski. Kiedy Izraelici zostali wybawieni z niewoli egipskiej, prowadził ich Bóg i powtarzał wielokrotnie, wy macie tylko stać, być gotowi,
bo Bóg będzie za was walczył. I tak było cały czas. I nic się nie zmienia. Apostoł Paweł doskonale to wie i rozumie. Wzywa nas do tego, żebyśmy powstali, żebyśmy byli gotowi, nawet uzbrojeni, ale to Pan Jezus będzie walczył za nas pod warunkiem, że my przywdziejemy tę zbroję. I tutaj ta zbroja, to jest bardzo trafne porównanie, ponieważ skoro jest wojna, szatan atakuje ludzi, no to znaczy, że trzeba się uzbroić odpowiednio, a nawet i zacząć walczyć. Tylko pytanie, w jaki sposób. I tutaj bardzo ładnie nam apostoł Paweł wyjaśnia, czym jest ta zbroja i o co chodzi. To tak naprawdę my mamy stać się duchowo mocni i po stronie pewności naszego Wybawiciela. My wierzymy, że Bóg za nas walczy. Ważne tylko, czy my Jemu ufamy i poddajemy się Jego woli. Poddać się Jego woli, to właśnie przybrać tę zbroję. Przy tych przytoczonych w historiach ze Starego Testamentu, kiedy to Bóg walczył za Izraela, faktycznie było to fizyczne zwycięstwo szło jako następstwo tego zwycięstwa duchowego, jako tego nadziei, wiary, zaufania do Pana Boga. I to było już zwycięstwo tych ludzi. To, że coś Pan Bóg zrobił, że coś zawalczył za nich, to zdarzało się, natomiast nie zawsze w historii. Czasami ludzie, którzy żywo zwyciężali swoją w boju wiary, tak, nie upadli, nie zachwiali się, nie zwątpili, no ginęli czasami fizycznie, ale tak jak mówi właśnie objawienie, oni zwyciężyli. Oni zwyciężyli przez słowo świadectwa swego, nie umiłowawszy życia swego, żeby je obrać bardziej niż śmierć. No i teraz tak sobie siedzimy i możemy się zastanowić, czy ja jestem gotowy, czy ja mam tą całą zbroję Bożą, czy ja się ostanę przed zasadzkami diabelskimi, czy ja jestem tym, który powstał, który jest gotowy stawić opór złym siłom, czy może nie. Czy jest jakieś takie, są jakieś takie przesłanki, które czy my, czy nasi widzowie mogliby zastosować, zapytać się samych siebie, żeby sprawdzić, czy jesteśmy gotowi. Czy jesteśmy gotowi właśnie do tej walki. Czy jest jakaś różnica, czy są jakieś różnice, które różnią takiego chrześcijanina przygotowanego od nieprzygotowanego? Właśnie tutaj apostoł Paweł zwraca uwagę dokładnie, dlatego weźcie pełną zbroję, bym tutaj nacisk na to słowo położył, pełną zbroję Bożą. Zbroję po pierwsze Bożą, ale pełną. Czyli jeżeli ktoś częściowo tylko przybiera, założy tę zbroję, tylko częściowo, to go ona nie uchroni. Zresztą dzisiaj w kontekście wojny w Ukrainie, kiedy widzimy, jak tam się toczy wojna, to widzimy, że jak była niepełna uzbrojona i niewystarczająca, to nie w sposób wygrywać, a można łatwo przegrać. A więc zwraca uwagę, że trzeba mieć pełną zbroję. Inaczej to by można być bardzo poranionym i potłuczonym po takim boju, więc lepiej mieć pełną zbroję. I to jest istotne, więc pytanie tylko zasadnicze, no co to jest ta pełna zbroja? Waldemar odnosił się do historii, prawda? Ja też się odniosę, znamy historię Achillesa, który był uzbrojony od stóp do głów. Dokładnie, ale oprócz ścięgna, prawda? I właśnie do dziś dnia mówimy ścięgna Achillesa na określenie jakiegoś słabego punktu, prawda? Miejsca, gdzie tej zbroi nie było. Czyli jeżeli mamy pełną zbroję bez jakiegoś elementu z tych wymienionych przez Pawła, to tak jakbyśmy jej nie mieli. No i co? I czytamy Pismo Święte, wiemy co nieco na temat zbawienia, ale na przykład no nie mamy tych butów, czyli nie zwiastujemy Ewangelii. I to jest takie, powiedzmy, jestem w stanie prześledzić te wszystkie elementy i na przykład zauważyć, że powiedzmy ucierpił mnie element zwiastowania Ewangelii pokoju. Poczekaj. Ale czy da się jakieś te inne elementy wykryć w moim życiu, że nie mam tej zbroi? W 15 wierszu, bo do niego się odniosłeś, nie jest napisane ogłoszeniu. Jest napisane, przynajmniej w przekładzie dzisiejszej Biblii Gdańskiej, jest napisane i obuwszy nogi w gotowość Ewangelii pokoju. To, że jestem gotów do ogłoszenia, a nie, że głoszę. To jest różnica. No to jeszcze trudniej wykryć. Czy jestem gotowy? Gotowość bardzo łatwo się daje wykryć, że tak powiem. Rozmawiałem w ubiegłym tygodniu ze sprzedawcą kwiatów. Przez chwilę zaczęliśmy o czymś rozmawiać i nagle rozmawiamy o Panu Bogu. Myślę, że po prostu jesteśmy gotowi. Jeżeli w każdej chwili i
przy sprzedawcy kwiatów możemy z nim rozmawiać o przyszłości i o tym, w jaki sposób spoglądać w ogóle na chrześcijaństwo. Można? Można. Skąd się to bierze? No z tej gotowości. Albo jest ta gotowość, albo nie ma. Jeżeli nadarza się sytuacja, to ta gotowość jest. Popatrzmy, jak już wspomniałeś o Hillesie, oglądaliśmy film o nim, widzieliśmy wiele różnych filmów, ale również o Spartanach, to jest pokazane pięknie. Ten typ walki, ten sposób walki, popatrzmy jak oni walczą, to jest bardzo istotne. Wydaje się, że oni są jak gdyby tacy, bo mówi tak, mamy stanąć i stać. Pogotowiu czekać jakby? Nie. Oni też najpierw przychodzą na miejsce, gdzie ta walka ma się odbyć, formują odpowiedni szyk i tamci też zbliżają się do siebie. Sformowani, zwarci w jednym szeregu, bardzo silnie, osłonięci, a tylko czasami któryś wyskakuje mieczem i dźga tego drugiego. Z obydwu stron, prawda, walczą. Wydawać by się mogło, że to jest jakaś bardzo taka statyczna walka. Nie, tam jest bardzo ostra walka. Polega na zwartym wspólnocie jakiejś takiej tej grupy i jednocześnie też, żeby nie dać się cofnąć, rozproszyć. Muszą tak być ze sobą silni, jednomyślni, znający bardzo doskonale komendy i nie dać się cofnąć, rozproszyć, ale zepchnąć z pozycji przeciwnika. I myślę, że to jest u nas, że mamy w ten sposób być przygotowani no właśnie poprzez ten oręż, jaki nam Bóg proponuje. A więc, jeżeli nie mamy dobrych butów, żeby się zaprzeć jak ten żołnierz, czyli nie mamy przygotowania do głoszenia Ewangelii. Jeżeli nie wiemy, co to jest Ewangelia, no to jak możemy ją głosić? Jeżeli nie znamy prawdy ewangelicznej, to ją nie ogłosimy. To nie zaprzemy się, bo niby jak... Prawda? Jest mowa o innych elementach, takich jak na przykład hełm, prawda, czy pas. Możemy sobie przedyskutować dokładnie każdy element tego. Te wszystkie elementy będziemy w kolejnym odcinku omawiali. Natomiast jeżeli dobrze zrozumiałem tutaj te poprzednie wypowiedzi, tą intencję, to w różnych codziennych sytuacjach możemy mieć takie symptomy, które świadczą o naszym przygotowaniu lub o naszym nieprzygotowaniu. Nie wiem, jeżeli dobrze rozumiem, choćby te wcześniejsze wezwania do odpowiedniego życia chrześcijańskiego, do jedności, która właśnie mówi o tej pokorze, łagodności, cierpliwości, znoszeniu jedni drugich w miłości. Jeżeli zdarza mi się, że jestem niecierpliwy, jeżeli zdarza mi się, że ktoś mnie irytuje, jeżeli mi zdarza się, że wynoszę swoje zdanie nad i próbuję przeforsować, to może być jakiś taki wskazówka, że może nie do końca to zbawienie przyjąłem, nie do końca jestem nim przemieniony. Tak mi się wydaje w każdym razie, że może tak być, tak? Że... Jak najbardziej. Jeżeli jest taka samorefleksja nad tym, że rzeczywiście może mam problem i z tym i przychodzi taka wątpliwość, czy rzeczywiście mam całą tą zbroję i czy jestem gotowy. Ale tutaj jest konkretne wezwanie, nawet jeżeli upadamy, nawet jeżeli mamy problemy z miłowaniem kogoś bliskiego czy w relacji z innymi osobami, to tak naprawdę Chrystus nas zaprasza do tego, abyśmy to z Nim ubrali tą zbroję, to z Nim walczyli, bo ja tutaj widzę takie konkretne jakby wezwanie do tego. Jeżeli chcemy się ostać w tej walce, a walka jest, to apostoł Paweł mówi, musimy dokonać wszystkiego. I rozumiem to tak, że ja nie jestem w stanie dokonać wszystkiego, ale jestem chętna do tego, aby przyjąć Chrystusa, który dokonał wszystkiego i oprzeć się na Nim, bo wtedy jest pewność, że ostanę się. Co to w praktyce oznacza? Ano w praktyce oznacza to, że każdego dnia, kiedy wstaję, mówię, Panie Jezu, ja pragnę Twojej obecności i pragnę Twojego prowadzenia. Więc rozwijam tą relację z Panem Jezusem. Myślę, że tutaj nieraz mówiliśmy podczas całego tego studium i wcześniejszych, o tym, jak bardzo potrzebujemy właśnie patrzeć na Chrystusa.
I może przeczytam taki fragment z listu do Hebrajczyków, który mówi: patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Tylko wtedy, kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy chcemy z Nim kroczyć, kiedy możemy przyjąć Jego zbawienie, możemy się ostać. I możemy oczywiście w takim życiu duchowym doświadczyć tego, czym jest ta zbroja. Dwa teksty dalej w Hebrajczyków 12:4 jest napisane: wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Czy to wystarczy? Bo ta walka przeciwko grzechowi może być bardzo ciężka i czasami stajemy przed takimi bardzo banalnymi wręcz wyborami, które są dosyć oczywiste, tak? Mając pełną lodówkę, mając wszystkiego pod dostatkiem, no nie muszę się zastanawiać się, czy coś ukraść ze sklepu, czy nie, szczególnie, że mam tyle pieniędzy, że mi wystarczy, żeby to kupić. Ale są ludzie, którym nie wystarcza, tak? Którzy mają dylemat głodować czy kraść. Są ludzie, którzy mają dylemat pójść za Jezusem, święcąc Jego dzień odpocznienia, czy może jednak zachować swoją pracę? Czy zwycięstwo jest możliwe? Czy te naciski nie są zbyt mocne i czy faktycznie jest możliwe zwycięstwo w każdej sytuacji? Jak tak słucham nas, troszeczkę mam pewne wątpliwości, czy większość słuchaczy zechce nas zrozumieć, o czym mówimy. Powiem, dlaczego tak myślę. Bo nieraz zdarzało mi się dyskutować na te tematy. A ktoś mówi: panie, o czym pan mówi? My nawet Boga nie możemy zobaczyć, my nie wiemy jakiego świata, jaki jest ten w ogóle wszechświat i to wszystko. Przecież to jakieś bajki są chyba. Nic takiego pewnie nie ma i to, co pan wymyślał o jakichś walkach duchowych, czy coś, co to takiego jest? I to jest, wiecie, moim zdaniem pewien problem. Dlaczego? Może za mało mówimy o tym realnej rzeczywistości, która istnieje. Niedawno zmarł Stephen Hawking, astrofizyk znany kilka lat temu. Tuż przed śmiercią wydał taką publikację, w której mówi o możliwości tworzenia teorii wieloświatów oraz równoległego świata. Dopiero w tej chwili się dużo mówi. Oczywiście dużo filmów nakręcono o tak zwanych równoległych światach, o tych rzeczywistych jakichś tam możliwościach, które powstają. Wypowiadają się wielu ludzi, ale powstają filmy dosyć takie fanaberyjne, powiedziałbym, które niewiele może wspólnego mają. Natomiast od kilku tysięcy lat mamy Słowo Boże. Szkoda, że nie bierze się Biblii jako naukowego dowodu, bo tutaj są opisane rzeczywiste sytuacje, gdzie rzeczywiście mogą być otwarte człowiekowi oczy i zobaczyć rzeczywistość inną niż tą, którą spotykamy. Istnieją bariery, które Bóg postawił, że my nie widzimy tych duchów, tych demonów, tych, którzy działają na nasze umysły i nie widzimy i nie rozumiemy ich technik, ale są realizowane. Te siły zewnętrzne, o których apostoł Paweł tu pisze, nieustannie używa ludzi do tego. To nie tak, że tylko on sam jakoś wpływa. Wpływa poprzez ludzi, ludzi podatnych na to. Ten świat istnieje, wiemy o tym. Nie potrzebujemy teraz dowiadywać się, że można tworzyć teorię o równoległych światach. Te światy są. Są światy zewnętrzne. Istnieją inne światy, o których nie wiemy. Ale nie mówimy o tym. Nie mówimy, że tam istnieją rzeczywiste postaci, które one tutaj są gdzieś między nami. Jeżeli sobie uzmysłowimy to wszystko i teraz rozpatrujemy ten list apostoła Pawła, to dopiero bardziej staje się taki realny, zrozumiały, jasny. Jak myślimy sobie tak: ach, ja nie wiem, czy Bóg na mnie patrzy. Ludzie tak postępują, jakby Bóg nie widział. Ale gdyby zdawał sobie sprawę, że oprócz Boga, który patrzy, wszystko widzi, to jest jeszcze armia ludzi, którzy jest pośród nas i uwijają się, bo walczą albo za nas, albo przeciwko nam. Gdyby ten świat był ożywiony przez najróżniejsze sposoby dzisiejszej możliwości przekazywania
czy to przez internet, czy w szkołach, czy gdziekolwiek indziej. I ludzie by wiedzieli, że istnieje równoległy jakiś tam świat, że działają jakieś zewnętrzne siły, to byśmy to przyjmowali jako coś oczywistego i normalnego. Ale dla większości ludzi to pytanie, a co ty tam wiesz? No o to chodzi, że wiemy, ponieważ Pismo Święte o tym mówi. I jak ma się taką perspektywę, to wtedy opowiadamy o tych wydarzeniach, o tej walce duchowej, jako o czymś, co źle albo dobrze się dla nas kończy. No i trzeba jeszcze sobie zdać sprawę, jako chrześcijanin, jakie mam priorytety. Ważniejsze dla mnie doczesne życie czy życie wieczne. W tym kontekście ta walka ma sens dopiero. Tak, to są wszystko ważne aspekty, musimy o nich pamiętać. W zasadzie to są takie chyba dwie skrajności. Wielu ludzi zapomina o tym, że istnieje ten drugi świat, nie wie o tym, nie jest uświadomionych. I to jest też pewnego rodzaju zwiedzenie szatańskie, tak? Że nie ma niczego więcej, że nie toczy się żadna duchowa walka, żyjemy tu i teraz. Nie ma żadnej przyszłości, nie ma żadnej wieczności. To chyba też jest jedno z tych zwiedzeń szatańskich, zasadzka diabelska, o którym mówi Paweł w 11 wersecie. Przywiejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. I w momencie, kiedy mamy tą prawdę, mamy wiarę, mamy Słowo Boże, to jesteśmy uświadomieni, tak? Mamy tą wiedzę, która nas, dzięki również której możemy poniekąd się wybronić przed pewnego rodzaju zwiedzeniami. Ale jest też druga strona. Są ludzie, którzy w ogóle nie wierzą, w ten aspekt walki duchowej, a są ludzie, którzy doświadczyli jej bardzo realnie, bardzo namacalnie. Ewangelie są, zawierają takie opisy ludzi, którzy byli opętani. Tutaj sobie pozwolę przytoczyć Marka, rozdział 5, werset 2. Gdy wychodzili z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego, opętany przez ducha nieczystego człowiek, który mieszkał w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, gdyż często związany pętami i łańcuchami zrywał łańcuchy i kruszył pęta i nie mógł go nikt poskromić i całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. I to, co pisze Paweł w tej wersecie 12 o tych nadziemskich władzach, o zwierzchnościach, o władcach tego świata ciemności, o złych duchach w okręgach niebieskich. Niektórzy tego doświadczyli, niektórzy tego doświadczają. I jakie byście rady dali takiej osobie, która doświadcza takich bardzo namacalnych, bardzo fizycznych ataków sił ciemności? No przede wszystkim nie bać się absolutnie. Po pierwsze dlatego, że tak naprawdę to nie my musimy walczyć. My nie damy rady. Nie mamy takich szans i możliwości. Natomiast może za nas walczyć Bóg. Ale Bóg będzie walczył za nas pod warunkiem, że my przyjmiemy Jego zasady naszego życia, całego życia. Bo Boża zbroja, no to właśnie, to jest wiara, ufność, pokładanie nadziei. To też wybór tych wartości, które mówią między innymi to, nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi i tego, co w niebie szukajcie, tak? Ja tylko skrótowo to przypomnę. A więc jeżeli wyznajemy zupełnie inne wartości, takie chrystusowe wartości, wówczas Chrystus walczy za nas i nie musimy się obawiać. To jest kwestia naszego charakteru tak naprawdę. Musimy też mieć taką świadomość, że sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie. To już też padło tutaj w naszych wypowiedziach, ale to jest bardzo ważna świadomość. Kiedy jestem pewna, że nawet jeżeli te siły, ta walka duchowa taka realna istnieje, w tym takim bardzo mocnym brzmieniu, to ta pierwsza myśl, nie jestem w stanie sobie pomóc. Nawet po przykładach z Ewangelii, o których tutaj przytoczyłaś, osoby opętane, demonicznie opętane, nie mogły być uzdrowione, gdyby Jezus ich nie dotknął i nie oczyścił ich z sił demonicznych. I zobaczcie tutaj, jak przytoczyliśmy ten fragment z 10 wersetu 6 rozdziału listu Pawła do Efezjan. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu. Jest to
czasownik, który jest ciągły. Umacniajcie się. Ciągle myślcie o tym, że jest Chrystus, zmartwychwstały Chrystus, który zwyciężył. I nie ma innej opcji zwyciężyć w tej walce duchowej. Czy jest to mniejsza walka, mniej odczuwalna, czy tym bardziej większa walka, jeżeli się nie będziemy umacniać w Panu. A co to w praktyce znaczy umacniać się w Panu? Też można zadać sobie to pytanie, bo no właśnie. Czyli w moim zrozumieniu jest to powierzenie się każdego dnia Panu Bogu, żeby pomógł mi przejść ten dzień zwycięsko w Jego imieniu, aby móc nawet umysł tak nastawić się, tak przygotować, żeby odpierać te wszystkie pokusy, które są w ciągu dnia, i Chrystus może nam pomóc. Już to wcześniej powiedziałaś, Beata, że trzeba patrzeć na Chrystusa, bo on dał przykład. Dokładnie. Bo on jest zwycięzcą. On pokazuje nam, jak trzeba podejść do wszystkich spraw. Trzeba mieć ten charakter Chrystusowy. Mamy go nabyć, ten charakter Chrystusowy. Ale nie możemy go nabyć, nie patrząc na Niego, nie chodząc z Nim. Bo kto z kim przestaje, takim się staje. Warto jeszcze wspomnieć jednej rzeczy. O jednej rzeczy. Walka ta się nie kończy. To nie jest tak, że powalczyłem sobie, teraz idę na emeryturę albo stanę się kombatantem i już będę odpoczywał. Nie, w armii Chrystusa, jesteśmy żołnierzami w armii Chrystusa, walczymy do końca, dopóki sam Pan Jezus nie unicestwi zła przeciwników, czyli szatana i tego wszystkiego. Zatem trzeba wytrwałości i nie ma tutaj na to, czy się jest chorym, czy jest się zdrowym, czy jest się kaleką, czy może starym już i niedołężnym. Nie. Ta walka trwa do końca. Nie jest powiedziane od kiedy. Od wtedy, kiedy uznamy Pana Jezusa za naszego Wybawiciela i zechcemy za Nim iść. I tak długo, jak będziemy szli za Nim, nie grozi nam przegrana. Nawet jeżeli będziemy niedoskonali, ponieważ tak jak inni chrześcijanie w historii, co wspomnieliśmy, zginęli, umarli, ale Pan ich wzbudzi do życia wiecznego. A nie wszystkich. Ci, którzy nie wytrwali do końca, strach pomyśleć. I o ciebie, drogi widzu. Wiem, że toczy się walka. Że diabeł nie próżnuje, te siły zła, o których czytaliśmy w liście do Efezjan, istnieją i starają się nas zwabić, żeby tylko nas odciągnąć od Bożego Królestwa i żebyśmy przepadli na wieki. Ale dobra nowina w tym wszystkim jest taka, że to Chrystus zwyciężył, że Jego moc jest większa, że On przez największe możliwe pokusy przeszedł i tą mocą, tą siłą, którą On zwyciężył, Królestwo Zła, On chce nas wspomóc, On chce nas poprowadzić, On chce nas pokierować. I nie wiem, przez co przechodzisz, ale właśnie za radą apostoła Pawła weź to wszystko, co ci Pan Bóg oferuje, te wszystkie elementy, tą całą wiarę, nadzieję, prawdę, zbawienie i to wystarczy. To musi wystarczyć do zwycięstwa, bo tak właśnie Pan Jezus obiecał, Pan Jezus, który powiedział przez apostoła Pawła, weź to wszystko, a w dniu złym będziesz mógł się ostać. I chcemy się teraz modlić o ciebie i o wszystkich, którzy przechodzą właśnie trudne momenty, którzy są kuszeni, o których toczy się walka, żeby w tej walce zwyciężyli. Poproszę Michała do modlitwy. Panie i Ojcze, który jesteś w niebie, dziękujemy Ci, Boże, za obietnicę zwycięstwa, za to, że Ty powiedziałeś, że możemy zwyciężać w imię Twoje, Ojcze. My nie chcemy walczyć z tym złem, które jest wokół nas własnymi siłami, ale chcemy zawsze, Panie, Tobie powierzać nasze życie i prosić Ciebie o pomoc w tej walce, która każdego z nas dotyka. Bądź z nami, Ojcze, chroń nas, ponieważ wszystko, co mamy, Tobie powierzamy. I Tobie niech będzie chwała, Panie. Amen. 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 Chciałbym zaprosić na kolejny odcinek naszego studium, gdzie będziemy kontynuowali list do Efezjan, tym razem pod takim łagodniejszym, przyjemniejszym tytułem Czyniąc pokój. Zapraszam i do zobaczenia.
Drogi Panie, chcemy Cię w tej chwili prosić o to, abyś był obecny podczas naszego nabożeństwa. Prosimy Cię o szczególne błogosławieństwo dla wszystkich obecnych, dla członków zboru w Podkowie Leśnej, dla gości, dla oglądających nas przez internet. Dziękujemy Ci za wszystko. Prosimy o Twoją moc i Twoje działanie przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, będą krótkie ogłoszenia dla miejscowego zboru. Pierwsza informacja, właściwie główna, dotyczy listów zborowych, które przyszły do nas, i to jest informacja dla członków zboru. Chcielibyśmy to przegłosować za tydzień. Dzisiaj informacja, list w sprawie przeniesienia brata Siergieja Nedbalo do zboru w Sacramento w Stanach Zjednoczonych oraz list w sprawie Pawła Szklorza dotyczący przeniesienia do zboru Warszawa Centrum. Jak zwykle będziemy chcieli tą sprawę przegłosować za tydzień, a gdyby ktoś miał jakieś uwagi, to bardzo proszę do pastora Zbigniewa Makarewicza. To jeżeli chodzi o uwagi z mojej strony wszystko, ale są jeszcze dwa ogłoszenia, do których wpierw będę prosił siostrę Żenię, a potem też jeszcze miałem jedno ogłoszenie, to też bardzo proszę o przyjście. Kochani, witam wszystkich serdecznie. Następną sobotę na 18 w Podkowie, na tym miejscu, gdzie jesteśmy, odbędzie się charytatywny koncert poświęcony dziewczynce Masze, którą my już wspierali z Ukrainy, i chcemy zrobić dla niej koncert, nazbierać środki. Już mamy ulotki, dlatego bardzo proszę, jak skończy się nabożeństwo, to żeby wszyscy do mnie podeszli, żeby mogliśmy rozdać w Podkowie, w Burbinowie, w najbliższych tutaj Milanówku, kto gdzie mieszka. I tak samo w niedzielę odbędzie się jeszcze dwa charytatywne koncerty, Dom Opieki i Dom Wychowawczy. Dlatego kto jest zainteresowany tam pojechać, to też proszę do mnie zgłosić się i ustawimy, jak można tam dojechać i posłuchać i uczestniczyć. Dziękuję ślicznie. Siódmego października będzie tutaj bardzo ważne wydarzenie. Tutaj harcerze będą występować i cieszymy się, że tutaj wszystkie nasze dzieci mogą się angażować, że mamy taki prężny klub zuchów. Dziękujemy wszystkich rodziców zaangażowanych w to. I będą mieć tutaj szczególny program cały dzień. A po południu ja ze strony tutaj młodzieży i aktywności chciałbym zaprosić tych, którzy chcą się ruszyć na krótką wycieczkę rowerową. Tutaj dzieci będą hałasować, będą mieli szczególne zajęcia tego dnia, a my chcielibyśmy przyjechać tutaj lokalnie na fajną wycieczkę rowerową. Tak spokojnie zajmie z godzinę i wtedy tutaj można wrócić i dołączyć do ogniska, który będzie wieczorem razem z tą grupą. To chciałbym chętnie zaprosić tych, którzy nie będą z dziećmi, aby się wybrać z nami na krótką wycieczkę rowerową tutaj w okolicach. Powiedział jeden, ale nie powiedział kto, więc wszyscy mogą się zgłosić teraz i coś powiedzieć, co mają na żołądku. Otóż ja chciałem przypomnieć zborowi, że za tydzień u nas odbędzie się to, co miało się odbyć już tydzień temu, a więc Dzień Żino Dziękczynny. Po prostu mamy tyle różnych atrakcji w naszym zborze, że nie mamy kiedy czasu naszego programu przeprowadzić. I w związku z tym przygotować się na to wszyscy musimy. Wiemy o tym, że przynosimy wtedy różne dary. Robimy tutaj piękną wystawkę, za którą siostra Marzena będzie odpowiedzialna, prawda? I tam ewentualnie później z tym wszystkim, jak się będziemy dzielić. Ale chciałem zwrócić na jedną uwagę, że Dzień Żino Dziękczynny to nie tylko wystawka, to nie tylko nasze wspólne biesiadowanie, ale przede wszystkim dzień złożenia specjalnego daru wdzięczności naszemu Bogu. Dzień złożenia naszego daru żniwnego, czyli dożynkowego. Każdy
może mieć udział w ewangelizacji. Naszym udziałem, naszym dziełem w ewangelizacji diecezji wschodniej, może o tym przeczytaliście w lekcjach, w podręcznikach, jest ewangelizacja w Biłgoraju. A więc przygotujmy się na to, że za tydzień będziemy mogli złożyć szczególny, specjalny dar wdzięczności naszemu Bogu na dzieło, na rozwój dzieła w Biłgoraju. Dziękuję. Dziękuję bardzo za te dary. Oczywiście przypominam też, że zawsze zbieramy też środki na naszą lokalną telewizję Nadzieja TV. Można to robić wysyłając na konto środki lub w kopercie odpowiednio opisanej w trakcie nabożeństwa. Dziękuję bardzo. To wszystko. Teraz zapraszam wszystkich do powstania. Będziemy śpiewać pieśń wraz z zespołem Na żywo z Podkowy. Pieśń 112. Słuchajmy tekstu do dzisiejszego kazania. Tekst zapisany jest w Dziejach Apostolskich w rozdziale 11 i w wierszach od 15 do 18. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? A gdy to usłyszeli, uspokoili się i wielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. Będziemy się w tej chwili modlić. Myślę, że jest nas dużo, więc pozostańmy w pozycji stojącej, a ja będę się stąd modlił. Drogi Panie, chcemy Ci z całego serca podziękować za to, że możemy w tej chwili przystąpić do Twojego tronu. Chcemy Ci podziękować, że podczas tego ważnego spotkania, kiedy dzisiaj będą tutaj obecni przedstawiciele różnych zborów z całego kraju, będziemy wspólnie mogli modlić się, będziemy mogli studiować,
będziemy mogli uczyć się, będziemy mogli dyskutować. Panie Boże, prosimy Cię o to, byś w szczególny sposób błogosławił naszego dzisiejszego kaznodzieję Mateusza. Daj, Panie Boże, żebyśmy odczuli Twoją obecność. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie i prosimy Cię, abyś był z nami w tej chwili. Przez imię Jezusa Chrystusa. Amen. Można usiąść. Chciałbym teraz prosić diakonów i osoby wyznaczone do zebrania naszych darów. Bardzo proszę. A my przygotujmy się do złożenia darów. Bardzo proszę, powstańmy do wspólnej modlitwy dziękczynnej. Nasz dobry Boże, dziękujemy Tobie z całego serca za to, że jesteś, za to, że opiekujesz się nami, za to, że jesteś tak dobry dla nas i dajesz nam obficie dóbr, którymi możemy się dzielić. Panie, błogosław te dary, błogosław ofiarodawców i błogosław sprawy, na które będą wydawane. A niech Ci będzie jeszcze raz cześć, chwała, uwielbienie. Teraz, Panie, i po wieki wieczne. Amen. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Czas na nasze dzisiejsze pierwsze przesłanie duchowe. Zapraszam wszystkie dzieci, które są obecne, czy to tutaj, czy tam na zewnątrz, do środka. A Agata Ostrowska dzisiaj będzie miała dla dzieci, myślę, że bardzo ciekawą historię. Bardzo proszę. Cześć, dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że dotarliście tutaj, będzie mi raźniej. Zapraszam, jeśli ktoś jeszcze lubi duże maszyny, to jest w tym wieku mniej więcej, to chodźcie, ta historia będzie o dużych maszynach. Chciałam was spytać, czy ktoś z was jest na tyle duży albo zdobył na tyle zaufania od rodziców, że może
samodzielnie wychodzić na dwór, albo iść do koleżanki, kolegi, albo na przykład zostać sam w domu, bez rodziców, przez jakiś czas. Ktoś tak ma? Ktoś już może zostawać sam w domu albo wychodzić na spacery, na zabawę? Dobrze. To jeszcze jedno pytanie. Czy ktoś z was lubi duże pojazdy typu koparki, traktory? Jest przynajmniej jeden. Jest jeszcze ktoś, a jest więcej. I to będzie historia o takim chłopcu. I słuchajcie, Wojtek miał już takie zaufanie od rodziców i chodził samodzielnie ze szkoły do domu. I świetnie znał już trasy, potrafił wskazać, gdzie jest jaki budynek po kolei, nawet podpoliczyć drzewa. I zauważył, że na jednej z posesji rozpoczyna się budowa. Ale żeby zacząć coś budować, to musieli wyburzyć taki wielki wieżowiec. I wiecie co? Sama kiedyś oglądałam naprzeciwko mojej pracy, był taki wielki biurowiec i ten buldożer tak po kawałku rozrywał ściany, okna i to wszystko tak spadało na dół z wielu pięter. To było fascynujące obserwować taką pracę sprawnie działającego placu budowy. Więc wcale się nie dziwię Wojtkowi, że nawet nie zauważył, kiedy jego nogi same tam weszły przez otwartą bramę. No bo ciężarówki wywoziły co jakiś czas gruz i nikt nie zauważył, że on tam wszedł. A jak wiecie, na placu budowy wszyscy noszą... Co? Kaski. Mieli takie hełmy na głowie, żeby byli bezpieczni. I w pewnym momencie Wojtek poczuł takie au, taki ból w głowie. Złapał się za głowę, patrzy, a tam krew na ręce. Uciekł czym prędzej z tego miejsca i wszedł do domu, myśląc, że po cichutku wejdzie do swojego pokoju, położy się na łóżku i mama niczego nie zauważy. Jak myślicie, tak się stało? No mama się zorientowała, że coś ten Wojtek jakoś inaczej niż zwykle. Wszedł, nawet się nie przywitał i poszedł do pokoju. Patrzy, a tam na jego poduszce krew. Zorientowała się, że coś się wydarzyło poważnego i szybko do szpitala pojechali. Wojtek tak siedzi w tej poczekalni na krześle. Świat mu wiruje dookoła, głowa go boli. I tak sobie myśli, gdybym tylko posłuchał mamy i taty. No i tak siedzi i czeka. I pan doktor zaprasza go do gabinetu z mamą, wchodzi i pyta, no Wojtek, jak to się stało, że ty masz taką rozbitą głowę? A ten powiedział tak, biegłem szybko do domu, potknąłem się o wystającą płytkę i upadłem. Nie martw się, wszystko będzie w porządku, powiedział lekarz. Jeszcze tylko zrobimy prześwietlenie czaszki. Wiecie, co to jest? Ja mam tutaj takie przykładowe zdjęcie, już takich nie dają, znalazłam jakieś stare, potraficie odgadnąć, czego to jest zdjęcie. Są takie specjalne promienie RTG, które prześwietlają nasze ciało i lekarz może zobaczyć, co jest w środku. Czy kość jest złamana, czy nie, czy ząb jest zdrowy, czy chory. Tak? Ktoś miał takie prześwietlenie kiedyś? Mhm. Na ząb. Ktoś na rękę. Też na ząb. No i Wojtek się bał, bo nigdy nie miał i nie wiedział, o co chodzi. No i zapytał mamę, mamo, co będą mi robić? A mama powiedziała, nic się nie martw, synku, to jest bezbolesne badanie, tylko będziesz tak chwilę siedział nieruchomo. Taki specjalny aparat przejedzie, zrobi ci zdjęcie i zobaczy, co masz w środku głowy. W środku głowy? To była ostatnia rzecz, którą Wojtek chciał, żeby inni ludzie wiedzieli, co się dzieje w środku jego głowy. Może jeszcze ktoś pozna jego myśli. Spytał, mamo, a czy ten aparat też umie czytać myśli? I w tym czasie otworzyły się drzwi i zaprosili Wojtka do tego gabinetu. Kolejny raz, już na zdjęcie. Wojtek tak siedzi nieruchomo i tak się zastanawia, czy ten lekarz widzi te wszystkie jego myśli, czy może zaraz wyda się całe jego kłamstwo? On już wiedział, że chce powiedzieć prawdę, ale nie mógł się ruszać, nie mógł nawet oddychać przez chwilę. Jak tylko wyszedł, to mama go zapytała, czy boisz się, żeby ktoś nie dowiedział się o czymś, czego nie chciałbyś zdradzić?
I on szybko jej powiedział, mamusiu, bo wiesz, ja wcale nie upadłem, tylko tam był taki plac budowy, wiesz, tam gdzie teraz są takie koparki. No i tak nawet nie wiem, kiedy wszedłem. Przepraszam, już nigdy więcej tego nie zrobię. Przytulił się mocno do mamy. I historia zakończyła się dobrze, nic poważnego się nie stało. Ale Pan Bóg zna nasze myśli. I słuchajcie, ja też miałam takie zdarzenie jako mała dziewczynka, że w moim domu był remont i chciano zmienić dach. I mama z tatą powiedzieli nam, że nie możemy się bawić wokół domu. Byłam mniej więcej w waszym wieku. I moja sąsiadka przyszła i to był czas, kiedy były pyszne, dojrzałe wiśnie. I tam właśnie blisko domu rosła taka wiśnia. No i nie wiem już, która z nas, czy ja, czy siostra, czy koleżanka, wpadła na pomysł, żeby po te wiśnie tam iść. No i wszyscy zrzucali ten dach, takie dachówki z góry. No i dostałam ja. W biodro na szczęście. I zgadnijcie, co zrobiłam. Poszłam do mamy. Zrobiłam dokładnie to, co Adam i Ewa. Co zrobił Adam i Ewa, jak zgrzeszyli? Co zrobili, jak zerwali owoc i Pan Bóg ich szukał? Adamie, Ewo, gdzie jesteście? Uciekli w dal do lasu? Uciekli w krzaki. Ja uciekłam z koleżanką i z siostrą w krzaki porzeczek, bo tam rosło mnóstwo porzeczek dalej w naszym ogrodzie. No i chyba moja siostra i koleżanka próbowały jakieś plastry, bandaże z domu wyciągnąć i mama się zorientowała, że coś się dzieje. No i udzieliła im pomocy. Wcale się nie denerwowała. I Pan Bóg też, słuchajcie, chce nas ratować. Pan Bóg nie tylko zna nasze myśli, tak czytamy w Psalmie 94, że Bóg zna nasze myśli, ale On też chce nas ratować. Więc kiedy tylko, może tak się wam zdarzy, albo może tak teraz nawet macie, że macie jakieś myśli, których nie chcecie, żeby ktokolwiek się dowiedział, to wiedzcie, że Bóg już je zna. On potrafi prześwietlić nasze myśli, tak jak ten promienie rentgenowskie, nasze ciało. No to ja chciałabym się pomodlić z wami, żeby Pan Bóg oczyścił nasze myśli, dobrze? To zamknijcie oczka. Nasz dobry Panie, Ty wiesz o nas wszystko. Ty znasz naszą przeszłość i naszą przyszłość. I chcemy Ciebie prosić, abyś Ty oczyszczał nasze myśli, abyś Ty zabrał wszystko to, co złe. Przebacz nam, proszę, nasze winy i pomóż czynić dobrze w Twoim imieniu i z Twoją mocą. O to Cię proszę dla każdego dziecka, które tutaj jest. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Wracajcie. Dziękujemy za tą ciekawą historię. Czas teraz na historię dla dorosłych. Dzisiaj jest z nami pastor Mateusz Krzesiński, sekretarz diecezji wschodniej Kościoła Dnia Adwentystów w Polsce i wygłosi do nas kazanie pod tytułem Cztery widzenia i pięćdziesiątnica. Serdecznie zapraszam. Dostałem informację, że to po kazaniu, ale dobrze, proszę bardzo. Będzie jeszcze pieśń zespołu Kwartet Adwent. Mam tutaj dwie pieśni podane, więc myślę, że będzie to pieśń Pan przychodzi.
spełni zbawczy plan. Boży lud zawoła wraz, Królem wiecznym jest nasz Pan. Nadzieja ta pokrzepia, wzmacnia nas. Wnet przyjdzie Jezus jeszcze raz. Pan przyjdzie wnet po swój gotowy lud. Do domu Ojca weźmie nas. Pan przyjdzie wnet, da pić nam z żywych wód. Łzy otrze nam na wieczny czas. Wkrótce przyjdzie już ten czas, że się spełni zbawczy plan. Boży lud zawoła wraz, Królem wiecznym jest nasz Pan. Wzmacnia nas, wnet przyjdzie Jezus jeszcze raz. Choć bogactwa nie mam w ziemskiej tu pielgrzymce, jednak tam wysoko mam pałace swe. Jestem tu wzgardzony i przed świat wyśmiany, lecz mnie Bóg prowadzi i swym dzieckiem zwie. Hen za słońcem tam swą ojczyznę mam. Daleko tam w górze jest piękny dom, śliczny dom, mój dom. Hen za słońcem tam dom ojczysty mam. Wiem, że za długo już wejdę w dom, piękny dom, mój dom. Dzień za dniem wędruję do ojczyzny mojej, przez ten padł ziemski smutku i wśród łez. Lecz mój drogi Zbawca, chociaż mnie doświadcza bólom i cierpieniom, wnet położy kres. Hel za słońcem tam swą ojczyznę mam. Daleko tam w górze jest piękny dom, śliczny dom, mój dom. Hen za słońcem tam dom ojczysty mam. Wiem, że nie za długo już wejdę w dom, piękny dom, mój dom.
choć ja nie wstanie, daru tej miłości, że mnie Bóg prowadzi i w opiece ma. Gdy wędrówkę skończę, Bóg mnie tam powita i w złym domu w niebie wieczne szczęście da. Ten za słońcem tam swą ojczyznę mam. Daleko tam w górze jest piękny dom, śliczny dom, mój dom. Ten za słońcem tam dom ojczysty mam. Wiem, że nie za długo już wejdę w dom, piękny dom, mój dom. Bardzo dziękujemy kwartetowi Adwent. Iście adwentowe pieśni, które mówią o naszej nadziei. Ja też szczególnie też się cieszę osobiście, bo skoro zaśpiewaliście przed kazaniem, to rozumiem, że do 14 już mogę mówić bez przeszkód. Bardzo dziękuję też tutaj zarządowi Kościoła za zaproszenie i za możliwość, no powiem wam, jednego z największych przywilejów mojego życia jest to przedstawianie Słowa Bożego. I właśnie tutaj stoję w tym miejscu, w tym celu. Wiem, że takim tradycją jest, żeby to mówił gość z zagranicy, ale myślę, widziałem gdzieś tutaj Piotra Lazara, myślę, że bez problemu będzie chętny wtłumaczyć, ja będę mógł mówić po angielsku. Ale chyba szkoda czasu. Kiedyś był taki film, być może go znacie, Cztery wesela i pogrzeb. Ktoś słyszał chociaż o takim filmie? Okej, okay. Są jacyś nieśmiali, którzy się przyznają, że słyszeli. To jest niesamowite, że takim krótkim formułą można streścić cały film. I przygotowując się do tego kazania, właśnie tak pomyślałem, że to jest niesamowite, że taką formułą można streścić różne historie. I oczywiście przyszła mi od razu jedna inna historia, którą mógłbym streścić w taki sposób. Ciekawie, czy rozpoznacie, o kim to jest. 6 meczów i zwolnienie. Szantosz, tak. Ale zobaczcie, też może tutaj lokalnie, bo tutaj też nie tylko są starsi zboru, ale też lokalna społeczność, a w tym tygodniu miało coś bardzo ważnego miejsce dla lokalnej społeczności. Pomyślcie o takim tytule. 5 lat nauki i otwarcie. Tak, to jest historia tutaj powstania, w której w tym tygodniu oficjalnie powstała szkoła podstawowa niepubliczna Kompas. Tak, wiem, są różne wersje, to jest pewien problem synoptyczny, ale oficjalnie centrum działa od 5 lat. Tak, ale pewne początki działalności już miały miejsce wcześniej. I dzisiaj chciałbym przedstawić, abyśmy razem przestudiowali ze Słowa Bożego historię, którą można by było właśnie skrócić 4 widzenia i pięćdziesiątnica. 4 widzenia i pięćdziesiątnica. Ale aby wprowadzić was w temat, myślę, że tutaj nie zdradzę jakiegoś sekretu, ponieważ ci, co czytają maile, na pewno o tym wiedzą. Przez te 2 dni, kiedy będzie miała miejsce konferencja starszych zboru, będzie szczególny program poświęcony strategii Kościoła. I będziemy tutaj pracować i planować strategicznie. I w kontekście właśnie tego zadania chciałbym coś przedstawić i o czymś powiedzieć. I myślę, że to jest tak ważne dla wszystkich tutaj przywódców, liderów, którzy przyjechali z całej Polski, starszych zboru, jak i też tutaj lokalnych członków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dlaczego? Bo jesteśmy osobami, które chcą głosić Ewangelię. Amen?
Coś bez przekonania. Chcemy głosić Ewangelię? Chcemy dotrzeć do ludzi? Okej. Okay. Wiecie, ja wierzę, że powinniśmy działać też w taki sposób przemyślany, planowy, inteligentny, planować i działać zgodnie z planem. I tutaj jest Tadeusz, może potwierdzić jedną z pierwszych rzeczy po przybyciu do Jastrzębia, jaką zrobiłem, to założyłem GPS, tak? Grupa Planowania Strategicznego, po to, aby właśnie, żebyśmy razem nakreślili plany, które miały na celu zrewitalizować zbór i zabezpieczyć go przed wyginięciem, tak? Ponieważ sytuacja była bardzo trudna, ponieważ liczby szły w dół liczebne i chcieliśmy przeciwdziałać. Ale wiecie, zauważyłem, że jest pewien czynnik, który może powstrzymać nawet najlepsze plany. Najwspanialsze hasła strategii może zniwelować. Jaki jest to czynnik? Jest to ludzkie myślenie. Jest to podążanie za naszymi utartymi szlakami i nie bycie otwartym na to, aby Bóg nas prowadził. I dzisiaj chciałbym, abyśmy przestudiowali cudowną, inspirującą historię, która pokazuje przykład z jednej strony, jak Pan Bóg musi się natrudzić, ale z drugiej strony, że kiedy jesteśmy otwarci, to Pan Bóg może posłać nas w miejsca tam, gdzie my nie widzimy żadnych możliwości. Ale kiedy Pan Bóg otworzy nasze umysły, kiedy zburzy jakieś mury, które są w naszych myślach, to wtedy w tych miejscu niby zabetonowanym nagle okazuje się, że tam jest ocean możliwości. I tutaj chciałbym skierować naszą uwagę do Księgi Dziejów Apostolskich i do historii właśnie, która zawiera cztery widzenia i pięćdziesiątnicę. Ta historia w sumie jest opisana w dwóch miejscach, w 10 rozdziale i w rozdziale 11. Z uwagi na czas przejdę do rozdziału 11, w którym w skrócie jest opisana ta historia. Zatem Dzieje Apostolskie, rozdział 11 i pierwsze trzy wersety. I usłyszeli apostołowie i bracia, którzy mieszkali w Judei, że poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy zaś Piotr przybył do Jerozolimy, stawiali mu zarzuty rodowici Żydzi, mówiąc: poszedłeś do mężów nieobrzezanych i jadłeś z nimi? Jaki jest problem? Generalnie dla nas pewnie nie ma żadnego, tak? Przez całe życie jadam z nieobrzezanymi mężczyznami, nie wiem jak wy, ale tutaj apostołowie i bracia mieli jakiś wielki problem w tym, że Piotr przebywał w domu z nieobrzezanymi. Oczywiście z naszej perspektywy to nie jest żaden problem, ale z ich perspektywy wtedy był to problem, który być może wydawał się nie do przeskoczenia. Dlaczego? Ponieważ kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, a tutaj już jesteśmy w 11 rozdziale, no to możemy zauważyć, że wysiłki ewangelizacyjne wczesnego Kościoła, apostołów i pierwszych nawróconych uczniów Jezusa były skupione na głoszeniu Ewangelii Żydom, obrzezanym. I kiedy Piotr znalazł się w okolicznościach, o których zaraz będziemy mówić, w sytuacji, w której głosił Ewangelię osobom nieobrzezanym, to spotkało się z takim kryzysem i z wielkim oburzeniem. Dlaczego tak? Gdybyśmy troszeczkę rzucili okiem, tak troszeczkę będziemy chwilami rzucać okiem do 10 rozdziału, bo 10 rozdział jest trochę większy, zasobniejszy w szczegóły. W 28 wersecie Piotr tłumaczy też swoje zachowanie, tylko że innej grupie. Mówi do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem.
I jest kilka miejsc takich w Nowym Testamencie, które właśnie wskazują na to, że Żydzi nie odwiedzali pogan w ich domach. Tutaj Biblia Warszawska, nie wiem jaką wy się posługujecie, ale Biblia Warszawska mówi niezgodnych z prawem. Zobaczyłem, jak różne ten fragment, jak różne wydania Biblii tłumaczą. Biblia Gdańska mówi nie godzi się. Biblia Tysiąclecia zabronione jest. Uwspółcześniona Biblia Gdańska nie wolno. Jedynie przekład toruński powtarza, moim zdaniem, błąd z Biblii Warszawskiej, sprzeczne z prawem. Dlaczego? Dlatego, ponieważ, jak mówi słownik, ten wyraz tutaj nie ma w ogóle żadnego wyrazu związanego z prawem. Ten wyraz określa przekraczanie przepisów, nie przekraczanie przepisów, ale tradycji. Tradycji lub zwyczajowej oceny tego, co jest właściwe. A więc tutaj nie ma mowy o prawie. Jest tu mowa o pewnych tradycjach, sposobach oceniania, co jest dobre, a co złe przez Żydów w tamtym czasie. I Piotr tłumaczy, że w ich tradycji oni nie uczęszczają do domów pogan. I zobaczcie, z uwagi na tą tradycję przez 10 rozdziałów dziejów apostolskich, 9 rozdziałów dziejów apostolskich Ewangelia jest głoszona tylko Żydom. W końcu dociera do osób, które mają taką, powiedzmy, mieszaną tożsamość, czyli Samarytan. I jest jeszcze jedna osoba, eunuch, tak? Urzędnik z dworu królowej Kandaki, który być może i tak może być zaliczony jako Żyd. A zatem prawdopodobnie do tego momentu jeszcze żaden poganin nie słyszał Ewangelii. Żaden poganin nie słyszał Ewangelii. Tak się zastanawiam, czy ten problem, o którym tutaj czytamy z Pisma Świętego, to jest taki problem, który został w przeszłości, który dotyczy tylko tamtych czasów? Wiecie, akurat tak się składa, że jesteśmy Polakami, tak? I my Polacy mamy też taką burzliwą historię z innymi narodami ościennymi. I wiecie, moja żona jest nauczycielką niemieckiego. Poszła na studia tego języka. I dla niektórych było to jakoś trudne do przełknięcia. I jej własny ojciec, ilekroć ten temat pojawiał się w jakiejś rozmowie, od razu spieszył, aby wyjaśnić, że, jak myślicie, język wroga trzeba znać. Jakoś czuł nieustanną potrzebę, żeby jakby usprawiedliwić swoją córkę za to, że poszła studiować język niemiecki. Jakby to była pewna rodzaju zbrodnia. Być może młodsze pokolenia nie mają już z tym takiego problemu. Ale zobaczcie, to nie dotyczy tylko nacji. Zobaczcie, czy ten problem nie dotyczy ogólnie też chrześcijan? Jak podchodzimy do siebie nawzajem? Pamiętacie, jak miała miejsce reformacja, wielki rozłam tak na protestantyzm i katolicyzm w Europie Zachodniej? To co potem w XVII wieku miało miejsce? 30-letnia wojna pomiędzy protestantami i katolikami. I to nie są tylko odległe czasy, bo w XX wieku w Irlandii Północnej co się działo? Dokładnie to samo. Akty terroryzmu protestantów przeciwko katolikom czy katolików przeciwko protestantom. Wiecie, na razie nam się miło słucha, co? Bo myślimy, że to nas nie dotyczy. Ale słuchajcie, być może to nie będzie miłe, ale trzeba powiedzieć, jak już mówimy na ten temat, to nie dotyczy tylko
ludzi gdzieś nie nas, tak? Co stało się w latach 90. w Rwandzie? Gdzie ta przynależność plemienna górowała nad przynależnością do Chrystusa. Gdzie adwentyści z plemienia Hutu i adwentyści z plemienia Tutsi walczyli ze sobą nawzajem. Chyba wydaje się, że lubimy się dzielić, tak? I lubimy się separować od tego, co inne, od ludzi, którzy inaczej może wyglądają, mają inną narodowość, kulturę. A czasem niestety nawet na tej podstawie walczymy ze sobą. Czy to nie jest dziwne? Czy nie jest tak, że więcej nas łączy niż dzieli? To dlaczego skupiamy się na tym, co nas dzieli? Ale przez cały kwartał studiowaliśmy list do Efezjan. List do Efezjan, który mówi co? Że Jezus zniszczył mur nieprzyjaźni. Że w Jezusie zarówno Żydzi, jak i poganie są jedno, tak? Są nowym człowiekiem. I że Pan Bóg chce zjednoczyć całą ziemię, tak? Pod swoim panowaniem. I dlatego właśnie w Dziejach Apostolskich jest zapisana ta historia, która przełamała te pierwsze lody. I teraz skupimy się właśnie na analizie tej historii. I to są takie cztery kroki, które robi Pan Bóg. Pan Bóg jest taki, daje Bożą wizję, a nawet kilka wizji. Tak? Bóg daje pewne polecenie, Bóg daje przygotowanie, i Pan Bóg daje pewien dar. Tak? Te cztery rzeczy przeanalizujemy teraz w tej kolejności, jak ją tutaj Piotr podaje. A zatem werset 4 i następne, 11 rozdział. Wtedy Piotr zaczął im wykładać po kolei, mówiąc. Po kolei z perspektywy swojej, nie z perspektywy chronologicznej. W Dziejach Apostolskich 10 rozdziale jest inna kolejność oczywiście. Byłem w mieście Joppie i modliłem się. Naraz w zachwyceniu miałem widzenie, jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi, zstępował z nieba, aż dotarło do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, zobaczyłem ziemskie czworonogi i dzikie zwierzęta, i płazy, i ptactwo niebieskie. I usłyszałem też i głos, który mi powiedział, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. I odrzekłem, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nic skalanego lub nieczystego nie wyszło do ust moich. Wtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba, co Bóg oczyścił, ty niemniej zaskalane. I tak stało się po trzykroć, po czym wszystko znowu zostało wciągnięte do nieba. Pan Bóg zsyła wizję. Dokładnie trzy wizje, te same. Jedną tą samą, ale trzykrotnie. Do apostoła Piotra. Co to jest? W 10 rozdziale czytamy, że apostoł Paweł był około południa na dachu. Tak? I cała wizja miała miejsce wtedy, kiedy już poczuł głód, kiedy na dole ktoś tam gotował obiad i ta woń dotarła do niego. I apostoł Piotr w tym momencie, kiedy już myśli tylko o jedzeniu, nagle otrzymuje widzenie. I w widzeniu jest te płótno lniane pełne różnych zwierząt. No świetne, żeby nasycić głód, skoro to jest tak dużo jedzenia. Ale jaki jest problem? Jaki jest problem dla Piotra? Jest to bardzo ważne, żeby dobrze zrozumieć. Jaki jest problem dla Piotra? Zobaczcie, tam są wszystkie zwierzęta, wszystkie czteronożne, ptaki, płazy, no wszystkie.
Więc jaki jest problem dla Piotra? Wybrać te, które może jeść i je zjeść. Dlaczego on mówi nie? Nic. Dlaczego? Właśnie. Zobaczcie, jak określa rodzaje zwierząt, które tam były Piotr. Piotr mówi, że nic nie jadł, co jest, werset 8, skalane lub nieczyste. I teraz pytanie. Jak nazywają się zwierzęta w Biblii, które Bóg zabronił spożywać? Nieczyste. Tak? Nieczyste. Księga Kapłańska i Księga Powtórzonego Prawa. Czyli nieczyste zwierzęta to są te, które nie są przeznaczone do jedzenia. Okej, teraz powiedzcie, a jakie to są zwierzęta skalane? Wiecie, są tacy, którzy uważają, że to jest synonimiczne. Tak? Że skalane i nieczyste to są te same. Natomiast badania nad tym wyrazem, tak, pokazały, że jest to pewien techniczny wyraz, który jest używany właśnie w tym czasie przez Żydów po to, aby określić coś, co zostało przez kontakt z nieczystym, jego status tej rzeczy jest do zakwestionowania, tak? Czyli jest właśnie spluwagawione, tak? Jest tutaj skalane, tak? Przez kontakt z rzeczą nieczystą. A zatem dla Żydów w tamtych czasach i dla apostoła Piotra w tym płótnie były różne zwierzęta, ale przez to, że była to mieszanka zwierząt nieczystych, które się nie nadają do jedzenia i zwierząt czystych, ale które są wymieszane z nieczystymi, on mówi, że nic dla mnie tutaj nie jest. Ja w życiu nic z tego nie jadłem, z tego, co jest nieczyste i z tego, co jest skalane. A co Pan Bóg mówi? Werset 9. Co Bóg oczyścił, ty niemniej zaskalane. Co Bóg oczyścił, ty niemniej zaskalane. Zobaczcie, Piotr nie rozumiał. 10 rozdział podkreśla to kilkakrotnie w swojej narracji, że Piotr się zastanawia, że jest no po prostu nie zrozumiał tego, co Pan Bóg tutaj daje mu wizję. Chociaż ta wizja była powtórzona kilkukrotnie. Nie docierało to do niego. I nie wiem jak dla was, ale dla mnie jest to trochę pocieszające. Bo nie wiem, jak chcieliście postąpić zgodnie z Bożą wolą, tak? Mieliście jakieś różne decyzje do podjęcia albo możliwości i nie wiedzieliście, którą drogą iść. I prosiliście Boga, czy zawsze otrzymywaliście jasną, zdecydowaną odpowiedź, bo ja nie. Czasem było tak, że do końca nie wiedziałem, czy to Pan Bóg mnie w tym kierunku prowadzi, czy nie. Czy ja coś źle interpretuję, czy Pan Bóg jednak prowadzi mnie w tym kierunku. I czasem dopiero z perspektywy czasu człowiek zobaczył, jak wszystko się układało, jak wszystko miało swoje miejsce, swój powód i dlaczego. Ale kiedy przeżywał tę historię, te wydarzenia, w ogóle tego nie rozumiał. I cieszę się, że tutaj Piotr, apostoł Piotr, nie jest inny ode mnie i być może też od wielu z was. Że też są rzeczy, kiedy szukamy Bożej woli, że kontaktujemy się z Bogiem i nie do końca rozumiemy, przynajmniej na pewnym etapie, tego, co Pan Bóg chce nam przekazać, to w jakim kierunku chce nas poprowadzić. Ale wiecie, to nie jest dla Pana Boga problemem. Dlatego, że Pan Bóg wie, dokładniej wie, co i jak prowadzić ludzi. I w pewnym momencie tej historii wszystko kliknęło u apostoła Piotra. Na tym etapie tych wizji Piotr nie rozumie. Ale to nie koniec. Zobaczmy dalej werset 11 i 12. I oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie, wysłani z Cezarei do mnie. I powiedział mi duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Poszło też ze mną i tych trzech braci, i tak przyszliśmy do domu owego męża.
Zobaczcie, co się dzieje. Apostoł Piotr już sześć razy usłyszał od Pana Boga, co ma zrobić. Trzy razy w sposób taki metaforyczny, jedz, wstań, zabijaj i jedz. I trzy razy w taki sposób troszeczkę bardziej dosłowny, tego, co Pan Bóg oczyścił, nie miej zaskalane. Tylko to było w metaforze tej wizji, więc on tego nie rozumiał, ale było to już, miało to miejsce już sześć razy. I w końcu, kiedy ci mężowie przychodzą, Pan Bóg komunikuje się z Piotrem siódmy raz. Tylko tym razem bezpośrednio, tym razem w taki sposób, że Piotr od razu zrozumiał. I w ten sposób siedmiokrotnie Piotr usłyszał od Boga, co ma zrobić. Za tym siódmym razem udał się wraz z tymi osobami, które z tą delegacją od Korneliusza. To jest kolejna niesamowita historia, tak? Część tej historii. Pan Bóg nie tylko daje wizje, których Piotr nie rozumie, ale Pan Bóg też przemawia wprost do Piotra. I tak Pan Bóg dał wizję, przemówił i dla Piotra już stało się jasne, co zrobić. Ma pójść z tymi ludźmi. I zobaczcie, Piotr znajduje się w Joppie. I być może ma pewne wątpliwości, czy iść do tych pogan. Kojarzycie proroka, który znajdował się w Joppie i też miał pewne wątpliwości? Jonasz. Tylko jaka jest różnica? Jonasz na Boże wezwanie i Bożą wizję udał się w kompletnie odwrotnym kierunku, niż Pan Bóg go wysyłał. Natomiast Piotr, który jest otwarty na Boże prowadzenie, on idzie wprost do Korneliusza. Zobaczcie, Pan Bóg potrafi się komunikować z nami w taki sposób, abyśmy to zrozumieli. Ale czasem potrzebny jest pewien wysiłek, tak byśmy to nazwali, ze strony Boga, aby zmienić nasze myślenie, abyśmy mogli przełamać pewne opory. I tak też Pan Bóg tutaj zrobił. Ale to jest dopiero połowa z czterech rzeczy, które Pan Bóg czyni dla Piotra. Zobaczmy trzecią rzecz, przygotowanie. Werset 13 i następne. Opowiedział nam on, jak ujrzał anioła, który się pojawił w domu jego i rzekł: poślij do Joppy i sprowadź Szymona, którego nazywają Piotrem. A on powie ci słowa, przez które będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Jest to oczywiście duże streszczenie całej historii. I z 10 rozdziału dowiadujemy się więcej rzeczy o tym Korneliuszu. Tak? Kiedy czytamy początek 10 rozdziału, czytamy o tym, że to jest setnik kohorty, zwany italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojnie jałmużnę ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu! I tam dalej jest sprawozdanie z tego, co anioł powiedział do Korneliusza. Zobaczcie, mamy człowieka, który w jakiś sposób już w swoim sercu odpowiada na Boży głos, odpowiada na Boże wezwanie. Tylko jaki jest problem? Jest wiele problemów. Tak? Jest on poganinem. Jest on żołnierzem i to dosyć wysokim rangą. Jest on tak naprawdę, no właśnie, kim on jest? Bogobojny. Tutaj może ktoś z was czytał jakieś propozycje, że bogobojni, tak, to są ci bojący się Boga, to są poganie, którzy w jakiś sposób sympatyzują z Bogiem Izraela, ale jeszcze nie stali się formalnie Żydami. Taki następny poziom to jest właśnie prozelita, czyli ktoś, kto właśnie przeszedł na przykład rytuał obrzezania i przyjął te wszystkie ustawy Izraela. Akurat tak się składa, że no, czytałem wszystkie, albo prawie wszystkie źródła historyczne z tamtej epoki, które pokazują, w jaki sposób Żydzi traktowali pogan i w jaki sposób przyjmowali lub nie przyjmowali pogan. I okazuje się, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. I może nie będę was zanudzał tutaj niuansami, ale powiem tylko, że Żydzi posiadali wiele różnych
podejść do tego, co robić z poganami. Byli tacy Żydzi, którzy z góry zakładali, że poganie nie odziedziczą Królestwa Bożego i w ogóle nie ma sensu z nimi nic mieć wspólnego. Oni nie mogą przystąpić do ludu Bożego i też nie ma żadnego powodu, aby zwiastować im cokolwiek, tak, żeby ich konwertować na judaizm. Oni są skazani na potępienie i podczas ostatecznej bitwy po prostu zostaną zmiecieni z powierzchni ziemi. Byli także tacy, którzy uznawali, że poganie mogą przystąpić do ludu Bożego pod warunkiem, że staną się Żydami. Tak, i w pełni przyjmą wszystkie przepisy. Inni uważali, że są sprawiedliwi poganie na tym świecie i oni przystąpią do Boga w swoim czasie i będą zbawieni na swoich warunkach. Jeszcze inne grupy uważały, że do czasu, kiedy Mesjasz przyjdzie, poganie mogą przystąpić, ale ci, którzy już nie przystąpią, w momencie, kiedy Mesjasz przyjdzie, to zostaną wycięci w wielkiej bitwie. A zatem no, tego typu różne, całe spektrum poglądów odnośnie pogan determinowało w te różne sposoby stosunek do pogan w ogóle i tutaj w tej sytuacji do Korneliusza. Ale zobaczcie, jaka była Boża wizja. Jaka Boża była strategia. Pan Jezus już na samym początku Dziejów Apostolskich czytamy, że kiedy nim został zabrany, powiedział werset 8 pierwszego rozdziału, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ale rozumiecie, że w tym czasie, z tego co widzimy w Dziejach Apostolskich, apostołowie rozumieli, że będą być tymi świadkami w tych różnych miejscach dla Żydów, nie dla pogan. I tutaj mamy tą wspaniałą historię, gdzie Pan Bóg prowadzi jednego z liderów Kościoła, Piotra, do tego, aby on był uczestniczył i doświadczył czegoś, czego wcześniej Kościół nie doświadczył, czyli nawrócenia poganina, a w zasadzie całego jego domu. Zobaczcie, Pan Bóg już wcześniej przygotował Korneliusza. Już Pan Bóg wcześniej zesłał wizję, nim skomunikował się z Piotrem, Pan Bóg już komunikował się z Korneliuszem. I to jest to, jak Pan Bóg działa. I zobaczcie, my jako też przywódcy w zborach możemy po prostu mieć ten wielki przywilej podłączyć się pod to, co Pan Bóg robi. Zobaczyć, co Pan Bóg robi i wesprzeć to i iść w tym kierunku. Pamiętam, jak kiedyś w takiej mojej pierwszej placówce służby w Wyszkowie prowadziłem obóz i tam spotkałem pewną mamę z synem, I podczas takiej rozmowy w drzwiach oni zgodzili się na wspólne studium Pisma Świętego. I później regularnie do nich przyjeżdżałem i miałem z nimi lekcje biblijne. I na jednej z tych początkowych lekcji ta mama tego syna, ta kobieta mówi, ja kiedyś miałam taką wizję, że stałam w kuchni i pokazała, bo właśnie spotykaliśmy się w kuchni też. Stałam w kuchni i patrzyłam przez okno i z tamtej strony taka światłość do mnie przychodziła. I kiedy czekałam na to nasze pierwsze umówione spotkanie, to zauważyłam, że Pan przyjechał właśnie z tamtej strony. I ona powiedziała, że to jest dla niej znak, że ma się dalej ze mną spotykać tak i studiować wspólnie Słowo Boże. Pan Bóg po prostu komunikuje się z ludźmi, przygotowuje grunt i Pan Bóg prowadzi ludzi do siebie. Zobaczcie, tak samo Pan Bóg przygotował Korneliusza. I ostatni fragment, zobaczcie, Pan Bóg dał widzenie, albo widzenia, cztery widzenia. Pan Bóg w końcu przemówił do Piotra, żeby on w końcu wiedział, co ma zrobić. Pan Bóg przygotował Korneliusza i jeszcze ostatnia rzecz, taka,
Po prostu już nie ma więcej pytań. Zobaczcie, co się dzieje. Werset 15. A gdy zacząłem mówić, mówi Piotr, stąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku. I przypomniałem sobie słowo Pana, gdy powiedział, Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? Rozumiecie to? Piotr nie tylko dostał wizję, nie tylko Pan Bóg przemówił do niego, nie tylko Piotr zobaczył, że Pan Bóg już wszystko, całą drogę przygotował dla niego, ale Pan Bóg dał też dar Ducha Świętego. I Piotr mówi, to co ja mogłem zrobić? Musiałem rozpocząć ten pierwszy w historii chrzest pogan. Skoro Pan Bóg już zesłał Ducha Świętego, to już tylko tą formalność należało uczynić. To jest niesamowite, bo apostoł Piotr wtedy zrozumiał, że Ewangelia ma większy zasięg niż myślał. On być może wtedy szedł, jak miało miejsce to rozproszenie z Jerozolimy i kluczył pomiędzy miastami, w miastach szukał Żydów, głosił im Ewangelię, a nagle zrozumiał, że dookoła ci wszyscy poganie też mają usłyszeć Ewangelię. Zobaczcie, co on do nich powiedział, 10 rozdział, werset 34. Piotr zaś otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. On to jest Panem wszystkich. Echo listu do Efezjan. Tak, dokładnie to, co studiujemy w tym kwartale. Piotr głosi Ewangelię. Piotr mówi o Jezusie. Dalej sprawozdaje to całe życie Jezusa, jego życie, jego śmierć na krzyżu, jego zmartwychwstanie i to, że on będzie sędzią i każdy, kto uwierzy w niego, ten otrzyma przebaczenie grzechów. I kiedy te rzeczy mówi, jeszcze nawet nie skończył swojego kazania. W drugim rozdziale musiał zaapelować. Co na to powiecie, tak? A to, bracia, tak, co oni, kiedy oni zapytali się, co mamy zrobić? A tutaj on nawet nie przechodzi do apelu. Dlaczego? Bo Pan Bóg mu przerywa, bo te osoby już otwierają swoje serca i Pan Bóg zsyła Ducha Świętego na te osoby. Zaczynają mówić innymi językami i wielbić Boga. I Piotr mówi, czy ktoś może odmówić wody, skoro Pan Bóg tutaj działa? Tak jak powiedziałem na początku, wierzę, że Słowo Boże, chociaż było napisane w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie, do konkretnej grupy ludzi, to chociaż jest napisane nie do nas, ale jest napisane dla nas, tak, dla naszego pożytku. I z każdej historii możemy się czegoś nauczyć. I dzisiaj również my w XXI wieku wierzę, że możemy bardzo ważną rzecz wyczytać z tej historii, o tych czterech widzeniach i pięćdziesiątnicy. Zobaczmy, to były wydarzenia, przez które Pan Bóg poprowadził Piotra, aby Ewangelia dotarła w miejsce, w których nigdy wcześniej nie dotarła, ponieważ nikt nie pomyślał, że może dotrzeć. Piotr doświadczył Bożego prowadzenia w taki sposób, jak przeczytaliśmy. Może nie wszystko od razu rozumiał, ale dał się poprowadzić i doświadczyć, zobaczyć, że poganie się nawracają, że poganie przyjmują Jezusa, że na pogan Pan Bóg zsyła dar Ducha Świętego. I mógł być świadkiem tych rzeczy. I kiedy wrócił do Jerozolimy, mógł to wszystko sprawozdać. Słuchajcie, dla nas też jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o jedności w Kościele.
że Bóg nie ma względu na osoby. Jeżeli Bóg nie ma względu na osoby, to również i Kościół nie może mieć. Nie możemy pozwolić, aby różnice narodowościowe, etniczne, plemienne, czy może nawet kastowe, tak, w Indiach, czy jakiekolwiek inne, tak, dzieliły lud Boży. Wiecie, doświadczyłem czegoś niesamowitego, kiedy udałem się do Manchesteru i tam z Karoliną próbowaliśmy znaleźć mieszkanie. Okazało się to bardzo trudnym zadaniem. Tak naprawdę wcześniej już udałem się do Manchesteru zbyt optymistycznie, myśląc, że w jeden tydzień uda mi się załatwić mieszkanie. Nie udało się. Wracałem samolotem do Polski bez mieszkania. Potem, kiedy pojechaliśmy razem z Karoliną, mimo że już wiedziałem o wiele więcej, miałem więcej doświadczeń, też nie było prosto. I w końcu takie Airbnb, które wynajęliśmy, czas się skończył na jego wynajem. I co zrobić? Ale poszliśmy już wcześniej, tak, w sobotę do kościoła i wychodząc, taka osoba nas zaczepiła, zaprosiła nas na agapę popołudniową, tak? I no, usiadła i zaczęła się wypytywać, co tu robimy, dlaczego tu jesteśmy i tak dalej. I opowiedzieliśmy całą historię. I wiecie, co się wydarzyło? W pewnym momencie telefon. Cześć, bo się wymieniliśmy też telefonami. Cześć, wiem, że wam się czas kończy wynajmu tego miejsca, gdzie wynajmowaliście ten Airbnb. Już wszystko uzgodniłam z moją mamą. Moja mama czeka na was i podam wam adres i przyjedźcie. I tam w pokoju u tej siostry mogliśmy no, mieszkać tak i szukać dalej mieszkania. I to była taka niesamowita rodzina. To była taka rodzina z pochodzenia jamańskiego, ale tak bardzo się ze sobą zżyliśmy, że no, nazywamy się nie tylko brat i siostra, tak jak w kościele, ale tak po prostu mówimy, że jesteśmy rodziną. I te różnice narodowościowe, te różnice, nie wiem, kolorze skóry, te różnice nawet kulturowe nie miały takiego znaczenia. Dlaczego? Bo Jezus nas połączył. Bo Jezus nas połączył. Ja wiem, że mimo tych różnic różnych, które nas dzielą, o wiele więcej nas łączy. I nawet parę miesięcy temu przyjechały tutaj te osoby do Polski, aby nas odwiedzić i mówiły, że jadą odwiedzić rodzinę z Polski. Zobaczcie, to jest ten wielki znak, który Pan Bóg dał tam Piotrowi. On zesłał Ducha Świętego i dał dar języków na ten kościół, tych pogan. I to jest bardzo ważny znak. Pamiętacie, pierwszy raz, kiedy Pan Bóg dał dar Ducha Świętego, dar języków? Było to podczas potopu. Po to, aby pomieszać języki, tak? Aby pomieszać i podzielić ludzi i z tego wywiodły się narody. Tak? I później w następnym rozdziale w Księdze Rodzaju Pan Bóg powołuje Abrahama i mówi: będę Tobie błogosławił, skupię się na Twojej rodzinie i będę błogosławił Twoją rodzinę, ale po to, aby z Twojej rodziny wywieźć błogosławieństwo na wszystkie narody. I teraz, kiedy miała miejsce Pięćdziesiątnica, Pan Bóg zesłał Ducha Świętego na Żydów i dał dar języków jako znak, że teraz jest ten czas, kiedy Pan Bóg scala wszystkie narody. I teraz, kiedy Ewangelia w tym fragmencie, który czytaliśmy, dotarła do pogan, Pan Bóg ponownie dał ten znak daru języków, aby pokazać, że On scala wszystkie narody w Nim. I w ten sposób Pan Bóg pokazuje, że to jest ten projekt, o którym pisze Paweł w liście do Efezjan, zjednoczenia nieba i ziemi w Jezusie. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy
byli otwarci na głos Boży, abyśmy mogli być przez Niego prowadzeni. I dlatego strategia Kościoła, oprócz tych kluczowych celów, wcześniej posiada wartości. I te wartości, wierzę, że stanowią pewną całość. I tutaj chciałbym przeczytać trzecią wartość, chociaż wydaje mi się, że wcześniejsze dwie są równie ważne i wynikają ze siebie nawzajem. Ale trzecia wartość nazywa się różnorodność. I zobaczcie, co tu jest napisane. Uznajemy naturalną wartość każdej istoty ludzkiej. Wszyscy zostaliśmy jednakowo stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Tutaj są cytaty z Pisma Świętego. Dlatego też stawiamy sprawę wolności religijnej bardzo wysoko, ponieważ wolność wyboru jest atrybutem nadanym ludzkości przez Stwórcę. Zachęcamy więc wszystkich członków Kościoła do okazywania szacunku i empatii i okazywania chrystusowego współczucia wszystkim ludziom bez względu na kolor skóry, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek, stan zdrowia, wyznanie, płeć, orientację seksualną czy stan posiadania. To jest ta wartość. Wartość w tym, że każdy człowiek ma tą wartość nadaną przez Pana Boga. I Pan Bóg pragnie, abyśmy docierali do każdego, tam, gdzie on się znajduje, i mogli dzielić się Ewangelią, tym współczuciem Chrystusowym, o którym tutaj jest mowa, aby dzielić się Ewangelią bez względu na osobę. A Pan Bóg otwiera drzwi do głoszenia Ewangelii. A zatem dzisiaj w obliczu tego fragmentu, który przestudiowaliśmy, możemy zastanowić się, czy jest coś w nas, co blokuje nas, co nie pozwala nam wsłuchać się w głos Pana Boga i być prowadzonym tam, gdzie On nas prowadzi. Możemy prosić Pana Boga, aby to nam objawiał, aby przemawiał indywidualnie do każdego z nas i pokazywał i prowadził. Tak, abyśmy mogli tam, gdzie jesteśmy, w tych miejscach, skąd tutaj przyjechaliśmy, widzieć ocean możliwości, który Pan Bóg daje każdemu z nas. Amen. Powstańmy do wspólnej pieśni. Zaśpiewamy pieśń Mój Pasterz wraz z zespołem Na Żywo z Podkowy. Moim pasterzem Bóg, On drogę zna, niczego nie brakuje mi. On sam namaścił mnie, jam Jego jest, pewność mam po wszystkie dni. I choćby przyszło przez ciemną dolinę śmierci iść, przez dolinę śmierci będę iść, to zła nie będę się bać. Bo wiem, że Twoja łaska i dobroć przede mną wyznacza szlak. Twoja łaska i dobroć wyznacza szlak. W Twojej sile skryje mój strach. Nad spokojne wody prowadzi Pan. Niesie mnie na rękach swych. Na zielonych łąkach zaśpiewam psalm i zamieszkam długie dni w domu Twym. Moim pasterzem Bóg, On drogę zna, niczego nie brakuje mi. On sam namaścił mnie.
zamieszkam długie dni. I choćby przyszło przez ciemną dolinę śmierci iść, przez dolinę śmierci będę iść, to zła nie będę się bać. Bo wiem, że Twoja łaska i dobroć przede mną wyznacza szlak. Twoja łaska i dobroć wyznacza szlak. W Twojej sile skryje mu strach. Nad spokojne wody prowadzi Pan, niesie mnie na rękach swych. Na zielonych łąkach zaśpiewam psalm i zamieszkam długie dni w domu Twym. Pomódlmy się. Drogi nasz Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty poprowadziłeś Piotra, za to, Panie, że Ewangelia dotarła do pogan i w pewnym sensie tam, w tamtym miejscu, w domu Korneliusza rozpoczęło się głoszenie Ewangelii pogan i dzięki temu w pewnym sensie dotarło i do nas. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zburzyłeś te mury nieprzyjaźni. Dziękujemy Ci, że Ty zburzyłeś te mury odgradzające Twój Kościół od reszty ludzi. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zburzyłeś te mury w sercu Piotra i on pojął, że nie masz względu na osobę. Daj, Panie, aby, jeżeli są jakieś mury w naszych sercach, abyśmy po pierwsze mogli je ujrzeć, mogli zdać sobie z nich sprawę, a po drugie właśnie pozwolić Tobie je zburzyć. Aby nie odgradzały nas mury od ludzi, którzy potrzebują posłuchać, usłyszeć Twoją Ewangelię. Panie Boże, Ty zapraszasz nas do tego przywileju głoszenia Ewangelii. Ty chcesz, Panie, nieść ją każdej osobie. I wiemy, Panie, że Ty działasz na serca i przygotowujesz ludzi. Daj, Panie, aby każdy z nas, każdy adwentysta żyjący w Polsce mógł właśnie w swoim życiu doświadczać tego też, co doświadczył Piotr. Twojego prowadzenia, Twojej komunikacji do nas i doprowadzenia nas do osób, które potrzebują usłyszeć Ewangelię, które potrzebują Ciebie poznać. Panie Jezu, chcemy kontynuować to wielkie zlecenie i być Twoimi świadkami i czynić uczniami wszystkie narody, bo Ty, Panie, zaprosiłeś nas, żebyśmy właśnie tam szli, na cały świat. I dlatego my, Panie, chcemy iść. Chcemy pójść za Tobą i uczestniczyć w Twojej misji. Chwała niech Tobie za to będzie. Amen.